Witold Marciszewski urodził się 18 listopada 1930 roku w Warszawie. Tam też spędził młode lata, przeżywając okres wojny i okupacji. W roku 1948 zdał egzamin maturalny w pierwszym miejskim liceum w Warszawie. W 1956 na podstawie pracy o logice Dunsa Scotta uzyskał magisterium na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W krótkim czasie przygotował rozprawę doktorską o arystotelesowskiej koncepcji konieczności w świetle współczesnej logiki. I już w 1959 roku, też na Kulu, uzyskał stopień doktora. Kolejny etap kariery uniwersyteckiej wiąże się z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie na podstawie rozprawy o logice przekonań w 1971 roku na Wydziale Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie logiki. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych uzyskał w 1979 roku, a profesora zwyczajnego w 1987. W dociekaniach Marciszewskiego można wyróżnić trzy zasadnicze obszary zainteresowań. Pierwszy – umysł, czym jest i jak funkcjonuje. Drugi – język, jego rola w poznaniu filozoficznym i naukowym. Trzeci – człowiek i społeczeństwo. Do najważniejszych prac profesora Marciszewskiego należą Sztuka dyskutowania 1969, Podstawy logicznej teorii przekonań 1972, Poradnik dla niezdecydowanych 1974, Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu 1976, Metody analizy tekstu naukowego 1977, Logika z retorycznego punktu widzenia 1991, Sztuka rozumowania w świetle logiki 1994, wspólnie z Romanem Murawskim Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective 1995, Tajniki internetu 1995, Sztuczna inteligencja 1998, wspólnie z Pawłem Stacewiczem Umysł, komputer, świat, o zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia 2011. Jak pan profesor trafił na studia filozoficzne? Czy to był świadomy wybór, czy prowadziła do niego bardziej kręta droga? Pan doktor sformułował to w postaci alternatywy, prawda? To czy to. Moja odpowiedź będzie koniunkcją. Jedno i drugie, ale ponieważ są dwie części, ja to pozwolę sobie podzielić. Część pierwsza jest dość oczywista, więc może być krótka. Część druga dość zawiła, więc może odłóżmy to na później. A ta oczywista jest taka. Gnębiły mnie problemy światopoglądowe i to z dwóch stron. Z jednej strony, jak każdego młodego człowieka, istnienie Boga, czy po śmierci będę żył i tak dalej, to wiadomo. A z drugiej strony, już jak robiłem maturę, to był rok 1948, nam się walił na głowy po prostu światopogląd marksistowski. To był światopogląd jakiś taki w treści brutalny, ale brutalnie narzucany, prawda? Trzeba było z nim jakoś walczyć, żeby, no dla dobra kraju, to był wkład jakiś w obronę wartości polskich, europejskich, no więc temu miała też służyć filozofia. I to była taka motywacja bezpośrednia. No ale nie było to tak, że jest potrzebne zapisać na filozofię, tylko to było bardziej skomplikowane i to właśnie ewentualnie opowiem po tym. Pana profesora, aktywność badawczą można podzielić na kilka okresów związanych z miastami, w których pan profesor w tym czasie przebywał i działał. No, był taki okres lubelski, był okres warszawski, białostocki, był chyba krótki okres salzburski, który należałoby tu może wyróżnić. Chciałam zapytać, czy wraz z tą zmianą miejsca zmieniały się też zainteresowania badawcze pana profesora? Do pewnego stopnia jest jakaś ciągłość zainteresowań. Na przykład ta ciągłość to polega na tym, że zawsze mnie pasjonowała sprawa formalizacji. Najpierw z powodów światopoglądowych, bo uważałem, że człowiek nie ma prawa wierzyć w Boga, póki nie sformalizuje dowody na istnienie Boga. To był taki jakiś osobliwy pogląd, ale nie taki znowu odosobniony, bo to był wpływ tej grupy polskich neotomistów, znana trójca, Bocheński, Salamucha, Drewnowski, którzy mieli właśnie taki program. Ale go nie zrealizowali. Salamuchy dowód był owszem bardzo ciekawy, inspirujący, ale
opierał się na biologii Arystotelesa, więc przesłanki, które tam były nie do przyjęcia dzisiaj. Także tego właściwie nie było. Ja to chciałem zrobić i bardzo mnie do tego zachęcał rektor KUL-u, ksiądz profesor Iwanicki. No i to trwało. Straciłem właściwie chyba i włosy, i dużo czasu, i zdrowia na te dowody. Nic z tego nie wychodziło, nie było mnie stać na to. To trzeba agenda tego, prawda? Okazało się, no, wiem to dopiero teraz. Więc to nie wychodziło, ale to ciągle było. A później to wydało inne wyniki, ponieważ byłem tak oswojony i bliska mi była, jakieś narzędzie jednak miałem tej formalizacji, dlatego bardzo mnie zainteresowało to, że jest możliwość formalizacji na potrzeby komputera, czyli mechanizacji rozumowań. A to są znowu długie historie, jak do tego doszło. Jak poznałem doktora Trybulca, to się wiąże z burzliwymi zdarzeniami roku 68, bo wtedy, żeby spacyfikować uniwersytet, tworzono nowe zakłady, nowe instytuty, żeby takie roszady personalne wyeliminowały ludzi niepożądanych. No i w związku z tym postanowiono utworzyć Zakład Informacji Naukowej, szukano kandydata. Ja byłem świeżo po habilitacji i mnie wtedy na to desygnowano w Instytucie Bibliotekoznawstwa i miałem zbierać ludzi do tego. No więc zbierałem i no, trzech z tych ludzi do dzisiaj jest znanych, mianowicie to jest, jeden to jest właśnie dr Rybulec, który się zgłosił, drugi to jest Korwin-Mikke, był kandydatem, bo ja szybko zrezygnowałem, żeby na rzecz Białego Stoka, ale jakiś czas byłem kierownikiem tego zakładu. Tak. A trzeci to był profesor Tyszka, no to wybitny dzisiaj specjalista od teorii decyzji. Chyba się wszyscy poznaliśmy na seminarium profesora Szeniawskiego z teorii decyzji, które w Panie prowadził. No więc tak to było. Z tego instytutu zrezygnowałem, to już w to wchodził nie będę, bo to już zbyt szczegółowe sprawy. I pociągnęła mnie taka możliwość, kiedyś przyjechał z Białegostoku kierownik zakładu filozofii, magistrem, no bo na tym szczeblu wtedy się tam sprawy rozgrywały, prawda? I pytał, czy by przypadkiem nie zechciał tam przyjechać do zakładu pomóc logikę. No, to było takie wyzwanie dość pociągające, pionierskie, taki jakby dziki wschód, prawda? Wszystko od nowa, nie będę od nikogo zależny. No się zgodziłem i tak się to zaczęło. Tak, to był, ale to ja mówię o i tam, ponieważ był, za jakiś czas się pojawił dr Trybulec, którego w pewnym sensie sprowadziłem, bo namówiłem rektora uczelni, żeby go ściągnął. Aha, ale skąd ja wiedziałem, że on mi tak się może przydać? Otóż to, jak się znaliśmy z tego okresu, kiedy ugrupowałem seminarium, on już wiedział coś o mnie, wiedział także, tak, gdzie wykładam. I pewnego dnia chciał mnie najpierw przekonać do tego, że to jest jakieś, prawda, bardzo ważne, ciekawe. Ja nigdy nie wierzyłem w takie cuda, żeby ta maszyna robiła, chociaż bardzo mnie to cieszyło. No więc jakoś nie poszedłem dobrowolnie. A oni na Politechnice prowadzili zajęcia i tam ta maszyna im wydrukowywała jakieś tam dowody z rachunku zdań. Pewnego dnia wychodzę z sali wykładowej w gmachu psychologii na Uniwersytecie na Krakowskim, no i tam trzech dość tęgich panów, Trybulec nie był tęgi, ale dwaj pozostali tak, biorą mnie pod ramiona, trzeci się nazywał pan Walenta, a drugi, nie pamiętam kto to był, wzięli pod ramiona, do taksówki prowadzą, oporu stawiać się nie da i wiozę na Politechnikę. Tam mnie dostarczyli przed tę maszynę, która wydrukowywała, ale popatrzyłem jak on to robi. No rzeczywiście jakie tam wzory wychodziły z rachunku zdań, no ale już wiedziałem, że oni naprawdę to robią, na serio. Wobec tego pomyślałem, że nam się przyda ktoś taki w Białymstoku i dlatego namówiłem rektora, żeby także jego, nie trzeba było tego namawiać, bo matematyków wtedy uczelnia bardzo potrzebowała, nawet magistrów. No potem zrobił doktorat, no i tak to się zaczęło. Więc cały czas ta formalizacja, no a później się okazało, że jest fantastyczna dziedzina badań, sztuczna inteligencja. To też był w okresie białostockim, ale wtedy też miałem zajęcia w Warszawie, któryś ze studentów mi powiedział o książce Penrose'a. Student, no to zawsze się może człowiek dowiedzieć od różnych ludzi ważnych rzeczy. No to była dla mnie rewelacja, bo to miało być o sztucznej inteligencji. No jest, ale tam jedna trzecia książki to jest logika, to jest prawda. Hilbert, dobra nasza, to my jesteśmy wobec tego w dobrej sytuacji, żeby wejść w tę dziedzinę. No i tak się to zaczęło w zakładzie, a później w katedrze logiki, że zaczęło się zajmować, a to miało, ponieważ to ma tak duże aspekty światopoglądowe, dlatego było dla nas bardzo interesujące. Także ten właściwie, te zainteresowania w różnych tylko kontekstach i wersjach przetrwały od okresu lubelskiego do końca białostockiego, no i do dziś trwają.
Tak jak pan profesor wcześniej już wspomniał, rozpoczynał pan profesor studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 50., czyli w okresie takiej najsilniejszej presji ideologii marksistowskiej. Jak na tym tle wyglądały studia filozoficzne w KUL i czy zetknął się pan profesor z takimi osobowościami profesorów, które silnie oddziałały na formację intelektualną, w szczególności filozoficzną pana profesora? W pierwszym zdaniu nawiążę do pytania o to, jak się dostałem na filozofię. Otóż to nie były pierwsze studia. Teraz zdradzę, że pierwsze były na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warszawskiego i stamtąd prowadziła moja droga, ale już jakim to było się dokonało, salto mortale, to już osobna sprawa. Natomiast tylko sprostuję, że to nie były pierwsze i byłem przygotowany do tych studiów, tak zacząłem je od razu na trzecim roku. Bo zaliczono mi ten kurs filozoficzny nawet więcej, bo tam miałem więcej tego niż wymagał program z Wydziału Teologii. Tak, no atmosfera była cudowna po prostu, to można by długo opowiadać. Może powiem o profesorach najpierw najciekawszych. To był ten ówczesny rektor KUL-u, profesor Iwanicki, który mnie tak właśnie zachęcał do formalizacji dowodów na istnienie Boga. Aha, i on odegrał ogromnie ważną rolę, bo ja, mając takie bogate menu, taki wybór znakomitych profesorów, specjalności na KUL-u, się tak wahałem właśnie, jak ten osioł Buridana, i to kusi, i to nęci. Więc była psychologia ciekawa, no ale zrezygnowałem. Wspaniała była historia filozofii. To profesor Świeżawski prowadził, to było cudowne seminarium, wspaniałe wykłady. Zresztą on bardzo jakoś tak chętnie dyskutował z nami. No dobrze, i się nawet zapisałem. Ale później ksiądz Iwanicki przekonał, że jednak logika, bo to trudniejsze powiada. No, to do mnie przemówiło. Dla mnie ona była trudna, bo zdolności matematycznych nie mam. I właśnie dlatego wybrałem logikę, żeby pokonać ono w tym zakresie, jak to jest konieczne przynajmniej. I matematyka tam obowiązywała. No, właśnie Iwanicki sprowadził wykładowców, a gdy widział wykładowców właśnie takich znakomitych, to wykładowca matematyki, ojciec Bernatorowicz, Benedyktyn Styńca, postać niezmiernie malownicza. Zrobił doktorat z filozofii. Był to bardzo zdolny matematyk, zajmował się też logiką matematyczną. Opublikował tylko jeden artykuł w życiu, bo go do tego już zmuszono, chyba studia logika to było, ale mnóstwo tworzył. Na każde moje pytanie z matematyki nie tylko od razu odpowiadał, ale pojechawszy do Tyńca, tam przez noc siedział, pisał drobnym maczkiem i wysyłał mi list, albo przywoził z powrotem do przeczytania z prośbą o zwrot, bo to był jej unikalny egzemplarz. No on po matematyce szkolnej, która dla mnie była zawsze nudna, wzbudził po prostu zapał do matematyki. On mnie nauczył, on mówił tę kapitalną rzecz, się od niego dowiedziałem, która potem mnie jakoś jako motto przyświecała przez całe życie. To jest to odróżnienie paskalowskie, esprit de finesse et esprit de géométrie, prawda? To jest kapitalne dla sztucznej inteligencji, bo właśnie esprit de géométrie to co się da sformalizować, a to esprit de finesse, czyli zmysł, jak to tłumaczył Boy, zmysł życiowy, albo wnikliwy, umysł wnikliwy, który wnika jakoś w istotę rzeczy, to jest coś, co się sformalizować chyba nie da, co działa w sferze psychologicznej, społecznej. Pascal bardzo wnikliwie analizował różne procesy społeczne właśnie w tym duchu, jak to wyczuwa się stosowność pewnych chwytów propagandowych. Tak, więc to był, ojciec Trowicz był znakomity, ale to był, powiedzmy, epizod. Rok wykładał, zapalił mnie do matematyki, przekazał pewne wiadomości i pewne inspiracje i tyle. Natomiast na stałe tam było trzech ludzi takich, którzy bardzo oddziaływali. Wspomniany profesor Iwanicki, teraz profesor Kalinowski. To jest osobna historia. Są dwa wątki. Jeden no to ten, że jak zrobiłem magisterium, zaproponowano mi, żebym był asystentem właśnie do jego wykładów. To oczywiście z radością i z ogromną tremą przyjąłem. No i zacząłem, od niego się dowiedziałem dopiero i zacząłem studiować gramatykę kategorialną, bo to były pierwsze partie jego wykładu. O tym nigdy nie słyszałem. Nikt wcześniej o tym nie wykładał, ani na Wydziale Teologicznym, ani na KUL-u. To było bardzo ciekawe. Ale co ważniejsze, otóż on już był wtedy taki opromieniony sławą, w pewnym sensie międzynarodową, ponieważ stworzył pierwszy, równocześnie z von Wrichtem, ale niezależnie zupełnie, system logiki norm, opublikowany w Studia Logika w roku 1953. Więc był wielkim autorytetem, bo nie tylko znał się na logice, ale jeszcze to udowodnił twórczością bardzo oryginalną i akceptowaną międzynarodowo.
No więc jak on zaczął gromadzić pewne grupy koło siebie, to oczywiście bardzo chętnie się do tego przyłączyliśmy. Każdy przyłączył, bo grupa najlepszych studentów, których wszyscy zostali profesorami. Można ich teraz wyliczyć całą listę profesorów w Polsce żyjących lub nieżyjących, którzy byli członkami tej grupy. Wspomnę o nich za chwilę, ale najpierw o co tam chodziło. Otóż postawił takie ambitne zadanie, żebyśmy sformalizowali metafizykę. Bardzo to szeroką metafizykę. Oczywiście jakieś by się zagadnienia wybrało na początek takie, a potem inne. No to trafiało w sam środek moich potrzeb i zainteresowań, prawda? Formalizacja dowodu na istnienie Boga. Zgromadził ludzi właśnie tak jakby pod kątem tego metafizyków i logików. No, adeptów powiedzmy, czy kandydatów, żeby stawać się logikami czy metafizykami. To była na prawica, to była metafizycy, nazywaliśmy lewica, to byli logicy. Radykalni w postulatach metodologicznych, w tym sensie lewica jakieś była centrum. To były bardzo te spory takie, prawda, i przekomarzanie się między tymi trzema skrzydłami były zawsze za bardzo sympatyczne i czasem pouczające. Dodam, że w centrum był na przykład ówczesny doktor Kozłowski, który potem został ministrem w rządzie Sprawiedliwości chyba, nie, ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. On jedynie został profesorem z tego grona. Wszyscy inni, Stępień, Stróżewski, Koj, Gogacz, no ja zostali w różnych uczelniach profesorami. Wspomniał pan profesor o tych toczonych dyskusjach. Zdaje się, że Lublin i Katolicki Uniwersytet Lubelski w ogóle był takim ośrodkiem wolnej myśli w tym czasie, także w polemikach na przykład z marksizmem. Tak, to jest osobny rozdział. Więc już wspomniałem, o Świeżowskim już mówiłem, rzeczywiście był niezwykły. Nauczył nas warsztatu historycznego. Jeżeli dzisiaj mogę, później mogę napisać taką jakąś łatwością, przyjemnością historię logiki pod kątem mechanizacji, no to właśnie to jest w dużym stopniu jego warsztat. To jest jego warsztat. Już nie będę wchodził w szczegóły, bo to byłaby sprawa bardziej wymagająca czasu. Ale właśnie o tych dyskusjach. No tak, to nie było. Raz przyjechał Janusz Kuczyński, chyba on jeszcze na wydziale, jest emerytem oczywiście, ale jakoś z polu widzenia istnieje, prawda? Ten młody, zapalony marksista. Ale on miał wtedy autentyczną werwę i taki napęd do tego marksizmu. Publikował po prostu, był postacią znaczną. Całą noc przegadaliśmy. On sam jeden na całą salę aula, która się zgromadziła przeciwników. No i takieśmy do rana z nim się tam, prawda, dołali. Ale były ciekawsze zdarzenia. Tylko to troszkę zajmie czasu. Mogę państwu zaabsorbować, bo to był cały proces. Otóż to już było, tak, to był rok 55, 1900, żeby młodzi wiedzieli, który to wiek, bo to już się może mylić. 55, czasy odwilży. No i na fali tej odwilży, chociaż jeszcze nie pełny, jeszcze Gomułki, był rok do nastania Gomułki, dostaliśmy takie pismo z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z propozycją dyskusji, takiej polemiki między filozofią chrześcijańską i marksistowską. No i to było ciekawe zdarzenie, bo tak wszyscy się nastawili, nastroszyli, no co będziemy z nimi dyskutowali. Po pierwsze to te wrogowie nasi, jakby nie było, ciągle nas atakują, ubliżają. Kołakowski był tak pomysłowy w inwektywach na chrześcijaństwo i na atomizm, że wystarczyło nam go czytać, jeszcze mamy to słyszeć osobiście. No, a drugie jest jakaś prowokacja, potem nas obsmarują, obśmieją, gdzieś opiszą, prawda? Nie ma, żeby pisać, nie, cenzura nas, prawda, zawsze zdejmie, oni to wszystko zrobią. No więc był dość stanowcza na razie tendencja, żeby nie odpowiedzieć na to pozytywnie. No ale to ja się pochwalę ze swoim zamiłowaniem do argumentacji i procedur, prawda, różnych negocjacyjnych, że powiedziałem powolutku, zaraz. Dlaczego mamy negatywnie reagować? Napiszmy do nich, że owszem, bardzo chętnie, no ale my wiemy, prawda, jak to jest tą metodą walki ideologicznej, że tu mogą być jakieś zasadzki, my się z tym liczymy. W takim razie ułóżmy regulamin, który ustali dokładnie prawa, obowiązki obu stron, granice dyskusji i tak dalej. Jeżeli go zaakceptujecie, to owszem, to przyjedzie, będziemy rozmawiali. No i tak się stało. Oni ten regulamin bez oporu zaakceptowali, przestrzegali go lojalnie. Do tej dyskusji doszło. A temat był ciekawy. Społeczna rola filozofa. Otóż myśmy wiedzieli, co się święci. W każdym razie ja dobrze wiedziałem, bo jestem synem rzemieślnika, który stał się przemysłowcem. I wiem, prawda, co filozofia miała do rzemiosła i prywatnej inicjatywy. Należało zniszczyć z powodów filozoficznych właśnie, bo to było to szkodliwe dla postępu, dla cywilizacji.
No więc wiedziałem, co w trawie piszczy, ale myślę sobie, no tym lepiej, bo z tego wykażemy ich taką marność tej filozofii, bo co oni mają tutaj takie ambicje, żeby dyktować, jak ulepszyć społeczeństwo jako filozofowie, a co mają do powiedzenia. No więc pytałem ich złośliwie, dobrze, a przypuśćmy, że mamy ciasnotę mieszkaniową, bo się tutaj dokwaterowuje się ludzi, brak mieszkań, się obcego człowieka wsadza na siłę przy rodzinie. Co by na to powiedzieć? Co filozofia marksistowska na to powie? Jak to rozwiązać? Oni się po prostu złościli, że to jakieś są to dokuczania, prawda, a nie poważna dyskusja. Po czym Kołakowski na koniec wygłosił już taką mowę potępiającą nas jako takich nie tylko że ignorantów, ale jeszcze w ogóle ludzi szkodliwych społecznie. Po roku już był inny. To był ten okres jego przełomu. Ja bardzo, jak mówię o nim troszkę złośliwie, no bo on chyba na to zasłużył w tamtym okresie, ale później, no jasne, że go musiałem bardzo cenić. Jego odwagę, jego wkład potem w walkę z komunizmem, to nie ulega wątpliwości. No więc to była ta dyskusja, która tak jakoś się skończyła, powiedzmy sobie, w odczuciu stron remisem, ale w naszym przekonaniu też mi pokazali, że ten marksizm jest do niczego. Wieczorem była opera. Chyba to była Traviata wtedy, nas zaprosili bardzo elegancko. Jakoś się cały czas siedziałem obok Barbary Stanosz, tam cały czas truła na temat świętego Augustyna, jak on tam mówi, niedorzeczności, no, aleśmy potem się uspokoili i wspólnie się wzruszali losem Traviaty. Więc tak to było w gruncie rzeczy sympatycznie. No a drugi rok miał być rewanż. Tym razem myśmy mieli być gospodarzami i zaproponować temat. No i Leon Koy, nieżyjący profesor UMCS-u, ze skrajnej lewicy na konwersatorium profesora Kalinowskiego, wymyślił temat pojęcia materii. No i bardzo prosty chwyt zaproponował. Są u Lenina dwa pojęcia, dwie definicje materii. Materia to wszystko, co jest. I materia to jest to, co podpada pod zmysły. No to dobrze, to myśmy się tego chwycili, pytamy ich tak, jak już przyjechali, czy istnieje świadomość klasy robotniczej? No istnieje oczywiście, tylko świadoma klasa robotnicza może dokonać rewolucji. To istnieje świadomość? Istnieje. A czy podpada pod zmysły? No nie. To ich zakłopotało. Pierwszy dzień też tak się przewalali wokół tego tematu. W nocy się odbyły narady obu obozów i teraz stało się... Oni już pod wieczór zaczęli zdradzać, bo to była dwudniowa dyskusja, zdradzać zmianę strategii. Się przerzucili z marksizmu na doktrynę Kotarbińskiego. Istnieją tylko rzeczy. To jest właściwie, nie Lenin, ale Kotarbiński jest właściwie to jest nauczycielem. Było bardzo piękne, ale to już był rok 56. Już Gomułka wtedy nastał, bo to było w grudniu, więc a Gomułka nastał w listopadzie chyba, więc to już było dopuszczalne, żeby tak Lenina nie traktować znowu z taką ogromną rewerencją, no i przejść na Kotarbińskiego. No to my w nocy zrobiliśmy naradę i profesor Stępień powiada, że to jest taki dowód Bocheńskiego przeciwko nominalizmowi na rzecz istnienia powszechników. Taki sformalizowany, to my im pokażemy, że operujemy formalistyką. No i trzeba to wygłosić. To padło na mnie los, że ja to mam wygłosić. Myślałem, się uczyłem tego dowodu na pamięć, żeby tak nie z kart, tylko przynajmniej tak od ręki, prawda? Żeby Bocheńskie też mnie nie zdradzali, tak jakby był nasz pomysł. No i to napisali. Także uważam, że ten mecz wygraliśmy już zdecydowanie. Z punktu widzenia tych polemik wydaje się, że bardzo istotne były badania prowadzone na KUL-u z zakresu metodologii nauk, w szczególności metodologii filozofii oraz metafilozofii, tak żeby uzasadnić potrzebę pewnego rodzaju badań z zakresu filozofii w polemikach z marksizmem. Jaką rolę, zdaniem pana profesora, odegrały w ramach ukształtowania się tego programu postacie księdza profesora Iwanińskiego i księdza profesora Stanisława Kamińskiego, czyli wieloletniego kierownika Katedry Metodologii Nauk? Tak. Tu jestem winien wspomnieć profesora Stanisława Kamińskiego, który był moim promotorem. Ja o nim nie wspominałem, ponieważ nie było w nim nic charakterystycznego, malowniczego, co mnie w tej chwili najbardziej pobudza do wspomnień, ale rzeczywiście bardzo rzetelny badacz, uroczy i bardzo życzliwy człowiek. No, w trosce o mój doktorat, żeby go obronić, to mi doradzał coś, co nie do końca słuchałem, żeby dodawać, być może wydaje się do pewnego stopnia. On sam tak pisywał, no ale mniej to mnie podobało, ale oczywiście promotora się słucha, więc gdzie nigdzie to wtrącałem i tak to wyszło.
Więc rzeczywiście on ma duże osiągnięcia, gdy idzie badania nad definicją. Z punktu widzenia polemiki z marksizmem to niespecjalnie. Myśmy tak się nie przejmowali aż tym, jak nie było potrzeby, to się nie specjalnie w to nie angażowało. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jak już ludzie, którzy stracili pracę, byli represjonowani w PRL-u w tym czasie stalinowskim, byli zapraszani na kult, tam dostawali jakieś honoraria za wykłady, co ważniejsze, no, pobudzali nas do myślenia. Pamiętam, najbardziej na mnie zrobił wrażenie wykład Kisiela, który powiedział publicznie w auli pełnej ludzi: mnie się nie podoba socjalizm. To jeszcze było przed Gomułką. Więc to mnie to osobiście bardzo zagrzało i dodało odwagi do tego, żeby jakoś nie kryć się ze swoimi poglądami poza kulem, bo tam na kulu oczywiście nie trzeba było się kryć. Tolerancja była ogromna. No, przykładem na to chociażby to, że w tym konwersatorium metafizycznym, gdzieś miało się formalizować, były te trzy skrzydła, które bardzo się różniły postawami, zainteresowaniem. Byśmy żyli bardzo przyjaźnie. Panie profesorze, a co to była eutrapelia? Ach, to było coś, co zastałem, jak przyszedłem, ale jak zwykle postanowiłem zreformować. A to taki, tu powiem może nieco zarozumiale, że myślę, że podzielam cechę pana Buchmana z pana Tadeusza. Buchman projekt pochwalał, lecz by przeinaczył. Więc pochwaliłem różne rzeczy, ale potem starałem się je przeinaczyć. Między innymi to była eutrapelia. To świetna nazwa, bo to jest po grecku sztuka dobrej zabawy. Jak Arystoteles o niej pisze, jako o jednej z cnót. No więc tę cnotę uprawiać w taki przyjemny sposób, to oczywiście bardzo atrakcyjne. No więc to się odbywało. No jak się pojawiłem, ponieważ już wcześniej w szkole, w gimnazjum i później na Wydziale Teologicznym ciągle organizowałem te jakieś, prawda, kabarety. No te kabarety może niepoważnie powiedziane, ale jakieś takie, prawda, różne rozrywkowe imprezy, gdzie układałem wiersze, scenariusze, reżyserowałem to. No to bardzo mi się to podobało, że jest taka szansa. No i zaproponowałem to kolejne jakieś tematy, prawda, gdzie jak to będzie. Hymn eutrapelii ułożyliśmy wtedy z refrenem. Jak on brzmiał, jeśli mogę zacytować. To się tak śpiewało, to już było na każdej eutrapelii. Podobno do dziś to się śpiewa, bo ta eutrapelia się chyba nadal odbywa podobno. Tak mi parę lat temu mówiono w każdym razie. Rozpoczynamy wieczór humoru, eutrapelia gwoździem wieczoru. Istnienia jeden dziś widencelia. Eutrapelia, eutrapelia. Popatrzcie, nawet ksiądz rektor hula. Razem z rektorem cała aula. No więc tak to dalej szło. A utwór, który zastałem, to ułożył, nie wiem, jest taki też potem z wybitnych tomistów znanych któryś, ale i zaczynał się od słów, że dusza nieśmiertelna, stąd morał jasny płynie, należy dbać o ciało, dusza i tak nie zginie. To jeszcze było w ramach katechizmu zrozumiałe. Druga strofka dopiero wymagała głębszej znajomości tomizmu. Brzmiała tak. Tomistę do tym większej troski o ciało zmusza, świadomej, że bez niego strasznie nieszczęsna dusza. I to tomiści świetnie rozumieją, prawda? A kto nie rozumie, to może krótko to wyjaśnijmy, że według arystotelizmu, doktryny, którą przyjął święty Tomasz, a za nim Kościół ją zaleca, to nie jest tak, że dusza ma samodzielny byt, jak tam u Platona, że preegzystuje w zaświatach, potem z jakichś powodów jest trącona na ziemię, tu się męczy, stara, ale jak się dobrze postara, wraca znowu do tego nieba platońskiego i znowu jest jako dusza. A ciała to tam tylko przeszkoda, się pozbyła tego ciała i dobrze. Nie, w chrześcijaństwie, ponieważ jest nauka o zmartwychwstaniu, ciało jest bardzo ważne w związku z nieśmiertelnością. Wobec tego to byście mieli zawsze kłopot, co Pan Bóg robi z tymi duszami, jak ona umrze, jak człowiek umrze. Dusza pójdzie do nieba, ale jest taka niekompletna jakaś, prawda? No więc tam różne były takie pomysły teologiczne, jak na to odpowiedzieć. W każdym razie było to dobrze ujęte w tym hymnie tomistów, że dusza jest jednak mimo wszystko nieszczęsna. Pan Bóg je tam może uszczęśliwia, pociesza jakoś, ale ona jednak bez tego ciała to jest taka niepełna, niekompletna i dopiero po zmartwychwstaniu będzie pełnia szczęścia. A tam jakieś wiersze dopisało się potem, mówią, że nie materia, lecz forma tworzy byt. Więc jest kiełbasy formę, nie, mówią, że nie materia, lecz forma tworzy rzecz. Więc zjedz kiełbasy formę, materię odrzuć precz. No i tak się dalej bawiliśmy, prawda, tymi strofkami. Panie profesorze, a co to był zez? A, to była nieudana impreza.
Więc ja gdziekolwiek byłem, to zawsze organizowałem imprezy rozrywkowe, takie właśnie z własną reżyserią i tekstami oraz gazetki ścienne. Tak było w szkole, tak było na Wydziale Teologicznym, tak też było, postanowiłem, no nie, muszę być wierny. Chciałem jakoś tak zintegrować pewnych tematów, więc tam postarałem się o tablicę prawda, ułożyłem nazwę ZES z mottem, czy to z sensem, czy też bez, wydrukuję wszystko ZES. I to miało zachęcić autorów do pisania, ale niestety to właśnie była porażka, bo nikt nie chciał pisać, ja sam pisałem z sensem, a raczej bez. No i to już zeszło chyba z wokandy, jakoś to nie miało wzięcia. O ile Rapelia miała powodzenie i trwały byt, inne imprezy też, tak to jakoś nie bardzo. W każdym razie zamiłowanie do tworzenia pism pozostało. Nie była to taka porażka, która pana profesora odwiodła od tych... Nie, tak. Rzeczywiście to zostało na różne sposoby, tak. Aha, ale tu powiem ciekawą rzecz. Skąd się to wzięło? To jest taka prehistoria moich zainteresowań światopoglądowych, społecznych, politycznych. Mianowicie była taka organizacja społeczno-polityczna, gdzie się odbywały rozmaite szkolenia, kursy, wykłady z katolickiej nauki społecznej. Ale ta katolicka nauka społeczna naprawdę jest ciekawa. W każdym razie ma bardzo ciekawy kontekst jej powstawania, ruchy rewolucyjne w XIX wieku. No i to było rzeczywiście czego słuchać. Byli bardzo wybitni wykładowcy na tych kursach, nie w szkole, żeby nie było nieporozumienia, nas ze szkoły odsyłano, tak miejsca, gdzie się odbywały te kursy i tam ci wybitni ludzie wykładali. Już nazwiska państwo może nic nie powiedzą, ale to są działacze z czasów okupacji, z chrześcijańskiej demokracji. Ale prowadzę do spraw gazetek, bo to z tym się wiąże. Mianowicie wszystko to się odbywało też gdzieś w kręgu pisma, które miało nazwę Tygodnik Warszawski. Były wydawane przez księdza proboszcza Wszystkich Świętych, znana parafia w Warszawie, w centrum Warszawy, który był ministrem oświaty w rządzie londyńskim Sikorskiego. Wrócił do Polski, no i tu się dalej zajął w ramach tej działalności chadeckiej, jeszcze dozwolonej przez jakiś czas, właśnie działalnością taką publicystyczną, stworzył to pismo. Bardzo dobre pismo, świetnie funkcjonowało. Było bardziej, nawet jakbym powiedział, takie dynamiczne od tygodnika powszechnego. No, poszedł po to siedzieć 12 lat, dostał wyroku i umarł w więzieniu. No ale w związku z tym pismem byśmy tam trenowali właśnie publicystykę. I naszym mentorem był nie kto inny, tak Wiesław Chrzanowski, późniejszy marszałek Sejmu, minister sprawiedliwości, no, wybitny działacz opozycji. No i on mnie właśnie wciągnął w publicystykę. Pierwsze rzeczy drukowałem w tygodniku powszechnym, takie debiuty, była Kolumna Młodych. I tak się to właśnie zaczęło, właśnie od Chrzanowskiego. Także jedna z postaci historycznych, które mogę sobie w swoim życiu się wpisać jako kogoś, kto na mnie istotnie wpłynął. Powiedzmy może teraz trochę o okresie warszawskim, bo z Lublina przeniósł się pan profesor do Warszawy i tam miał okazję pan profesor pracować z Janiną Kotarbińską i z Kazimierzem Majdukiewiczem. Wcześniej zetknął się pan profesor ze Stefanem Swierzawskim. No wszystko to są wybitni przedstawiciele słynnej szkoły lwowsko-warszawskiej. No w pewnym sensie ja w każdym razie byłabym skłonna i pana profesora do tej szkoły zaliczać w którymś tam pokoleniu. Chciałam zapytać, czy w jakiś sposób szczególny oni wpłynęli na pana profesora, czy tym duchem szkoły w jakiś sensie pan profesor przesiąkł? Duchem szkoły może i tak, ale co ważniejsze, nawet w pewnym sensie życiowo, odegrali obaj bardzo ważną rolę w moim życiu. Mianowicie, jak już byłem w Warszawie, jeszcze wtedy nie pracowałem na uniwersytecie, ale odbywały tam się seminaria, właściwie w Akademii Nauk, które prowadził profesor Ajdukiewicz i na nie powiedział mi o nich i zaprotegował mnie jako uczestnika Andrzej Grzegorczyk. Ja mu bardzo wiele zawdzięczam. Poznałem go w Klubie Inteligencji Katolickiej. Jakoś zaczęliśmy się wzajemnie cenić. No i mnie zarekomendował na to seminarium. Jak zacząłem na nim bywać, to później się okazało co? Że ubyło miejsce etat asystenta, w zakładzie Logiki Pan, który Ajdukiewicz prowadził. No i zaproponowano mi, żebym ja to objął. Ponieważ Szafsień, który był dyrektorem Instytutu, się nie zgodził na moją osobę, póki nie odwołał swoich poglądów rzekomo tomistycznych. Ja tomistycznych nie miałem, ale też odwoływać ich nie chciałem. Więc etatu nie dostałem, ale Ajdukiewicz wymyślił swojej i życzliwości, i jakoś, i może też takiej mądrości kierownika badań, że wciągnął mnie w pewien projekt badawczy, czyli się mówi grant, prawda. To był grant niewielki, ale on taki pod bardzo ogólnym tytułem Metodologia nauk empirycznych. On tam ma jakieś pieniądze, to niech sobie wybiorę dowolny temat.
Ja sobie wybrałem temat. To osobne zagadnienie, bo to już dotyczy spraw merytorycznych, więc może nie będę mówił, czego on dotyczył. To dotyczy, to już jest związek ewolucji, taka ewolucja w związku z kołem wiedeńskim, ale żeby dokończyć ten wątek bardziej biograficzny, do końca Szaf się nie zgodził na moje zatrudnienie, ale wobec tego Ajdykiewicz, znowu w swojej życzliwości, zarekomendował mnie profesor Kotarbińskiej, że, a tam było mnóstwo zajęć, że może ja się tam im nadam. Rzeczywiście też znowu nie chciałem mnie zatrudnić na etacie na razie, z powodu właśnie, że się nie wyrzekłem niczego, bo to Kotarbińska nie miała na to wpływu. To profesor Fryckland wtedy był taki szef frontu ideologicznego i on był przeciwny. No, ale dostałem zajęcia z Decoda, co jakby w niebo wzięty byłem od tego oczywiście, a za rok później się jakoś utarło i dostałem etat. Więc w ten sposób się dostałem w krąg właśnie warszawski profesor Kotarbiński. Jeśli chodzi o Ajdykiewicza, no to cóż, to w pewnym momencie chciałem się Państwu przedstawić od strony swojego aktualnego światopoglądu jako pragmatyczny platonik. I to się właśnie wiąże z tym okresem ajdykiewiczowskim, więc może przejdę do tego w innym momencie, jak będziemy jeszcze bardziej ewolucji poglądów rozmawiali, a teraz może o kręgu profesor Kotarbińskiej, prawda? Bo to też warto utrwalić. Zresztą myślę, że są bardzo ładne wspomnienia profesora Przewęckiego, jak pani profesor z nim rozmawiała. No ja trochę taki homo novus, prawda, od innej strony troszkę. Tam była taka sytuacja, żeby dwie katedry logiki. Jedną prowadził Ajdykiewicz, drugą Kotarbiński. Potem już jeden był na emeryturze, drugi nie żył, ale te katedry pozostały. Więc ja byłem po Ajdykiewiczu, objął profesor Suszko katedrę, a ja byłem w tej drugiej po Kotarbińskim. No właśnie, to był bardzo dobry okres, no znakomici koledzy. Przełęcki, Szaniawski, Stanosz, jeszcze parę osób też godnych uwagi. Pani Kotarbińska była, imponowała z niesłychaną rzetelnością, sumiennością, taką analityczną. Jeśli ktoś by miał osiągnąć najwyższą nagrodę za dokładność, skrupulatność takiej pracy analitycznej, to pewnie profesor Kotarbińska byłaby kandydatką do tego. A poza tym, jako kierownik katedry, była bardzo sumienna, wprowadziła zwyczaje, które by się wydawały standardem, a potem się okazało, że ich nigdzie nie ma właściwie. To było tak, że były zebrania katedry regularnie co dwa tygodnie, zawsze z jakimś referatem i to nie było wyjątku. Była taka zasada organizacyjna, że jest ktoś odpowiedzialny, taki menadżer katedry i była pewien rytuał mianowania, mianowicie ostatnio mianowany adiunkt. Na mnie to wypadło, bo ja najpierw byłem asystentem, bo też nie chciałem mnie zatrudnić na tej wyższej pozycji, mimo doktoratu. Jeszcze podejrzany ideologicznie. Nie wiadomo, czy nie jakaś wtyczka, prawda, kościoła, więc to... Ale się potem jakoś zatrudniono. Po 3 latach zresztą, jak już się wygasł asystentura, byłem tym pierwszym, to ostatnim adiunktem mianowanym. Ja wobec tego to całe lata prowadziłem, bo jakoś nikt się długo potem nie pojawiał. I w ten sposób właściwie tak prowadziłem cały czas administrację katedry. I to było oczywiście pod jej okiem, ona była strasznie sumienna. Jakieś pismo się wygotowało w imieniu katedry, to nie przepuściła, każdą literówkę wykryła, czytała kilka razy i dopiero potem wypuszczała. Poza tym było coś, czego, to jest bardzo oczywiste, ale nigdzie potem to nie spotkałem, że był każdego semestru wieszany wykaz zajęć prowadzonych przez katedrę na różnych wydziałach, bo to były zajęcia usługowe, z podaniem dokładnym sali i godziny. Także telefony wtedy były rzadkością, prawda? Więc jak się chciało kogoś spotkać, to się przyszło do zakładu, zobaczyło gdzie i kiedy, prawda, ma zajęcie i się go spotykało. To było dla studentów ogromne ułatwienie i dla kolegów, żeby znaleźć, prawda? Jak potem organizowałem prace zbiorowe, na przykład encyklopedię logiki, autorów też miałem z tego grona właśnie zakładów, tego ich łatwo znajdowałem. I to było, i przestrzegałem tego z taką sumiennością, że to rzeczywiście potem no, wydawało się oczywiste i to starałem się przenieść potem na swój zakład logiki. Wielkie zdziwienie w Białymstoku wzbudziło, że się odbywają posiedzenia zakładu. To nie było w ogóle w zwyczaju. Naukowe posiedzenia, jakieś organizacyjne. Nawiązał pan profesor do tego kolejnego okresu działalności, czyli do okresu białostockiego. W 1975 roku założył pan profesor w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, przekształconego później w 1997 roku na Uniwersytet w Białymstoku, zakład logiki, który później został przekształcony na katedrę.
Katedrę Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki. Ta nazwa katedry jest bardzo znamienna, ponieważ ona sygnalizuje bardzo wyrazisty program badań na przecięciu tych trzech dyscyplin: logiki, informatyki i filozofii nauki. Oczywiście również pan profesor uczestniczył w zakładaniu niejako fundamentów badań logicznych w środowisku akademickim Białegostoku. Jakie były najważniejsze etapy zakładania tych fundamentów? Pan doktor tak dobrze zna tę historię, że niewiele mi zostaje do powiedzenia w formie odpowiedzi. Ale ponieważ ja jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć o warszawskim okresie, bo później już nie będzie do tego okazji, a nie chciałbym, żeby to było ze szkody dla profesor Kotarwińskiej, która miała ogromną zasługę, przynajmniej z punktu widzenia mojej edukacji, jako jej asystent, miałem obowiązek uczestniczyć w jej wykładach, a później to przekazywać na ćwiczeniach. I ona miała wykłady dla psychologów. Ja tam się nauczyłem dopiero od niej z kolei o potędze definicji operacyjnych. To się zastało, profesor Przemęski tym się zajmował bardzo zawodowo, fachowo, ja nie tak fachowo, ale to jest właściwie wielka kwestia światopoglądowa. Cała ta demagogia, prawda, w życiu politycznym istnieje. Gdyby miała na serio można było jakoś zwalczać, nie inwektywami, prawda, czy wychodzeniem z sali, ale rzeczowo, to ciągle powinna polegać na dyskusji, na zadawaniu pytań definicji operacyjnych. To też bardzo zdało potem egzamin, ta tematyka w moich wykładach dla socjologów w Białymstoku. Ale to może, jak będziemy o Białymstoku mówili, to będzie o tym pora powiedzieć. Przepraszam, że się wtrącę, ale może pan profesor mógłby dla naszych słuchaczy wytłumaczyć, na czym, w jaki sposób tworzenie takiej definicji mogłoby pomóc w rozwiązaniu jakichś problemów, czy w... Czy przede wszystkim demaskuje niejasność, demaskuje to, że mówiący nie wie naprawdę, o czym mówi. No weźmy przykład taki prąd wręcz, jakby to powiedzieć, no tak się narzucający, lewica i prawica. Jest tak, za przeproszeniem, powiem kolokwialnie, kociokwik istnieje w tej chwili na lewicy. Coś się z nami dzieje, gdzie ta lewica, czym my właściwie jesteśmy, czym my mamy być. Otóż to się dość prosto na to odpowie, jeżeli się postawi pytania, na które odpowiedzią byłaby definicja operacyjna. Jak się zachowuje lewicowiec w określonej sytuacji? Na przykład, jeśli jest politykiem lewicowym i rządzi w kraju, w którym są prywatne sklepy spożywcze. Czy będzie te sklepy likwidował, zamienił na państwowe, czy nie? No obecny lewicowiec w Polsce się oburzy. No gdzież tam my, to wolność, demokracja i tak dalej. Ale przecież, dobrze, to jest jedno pojęcie lewicowości. Nie odpowiada wam, mamy jeszcze szereg innych definicji, bo to jest, definicje operacyjne są bardzo cząstkowe. One dotyczą jakiejś jednej sytuacji, jak się człowiek tak nazwany, czy obiekt tak nazwany zachowuje. Na przykład jak się zachowują, ulubiony przykład profesora Przewęckiego, jak się zachowują opiłki w obecności magnesu. No, coś jest magnesem wtedy, jeżeli w jego obecności opiłki przesuwają w jego stronę. Jest opis sytuacji, jest pewna reakcja na pewien bodziec i to definiuje pojęcie magnesu. To w fizyce jest powszechnie stosowane, a na terenie socjologii i psychologii no jest pewnym rzeczą nie zawsze stosowane, ale bardzo godną zalecenia. Tym bardziej godną, że te pojęcia są zwykle tak bardzo niejasne. No więc co robi dzisiejszy lewicowiec? No to niech sobie właśnie, niech się tak zdefiniuje, tylko wtedy niestety wyjdzie, co wyjdzie? Wyjdzie kompletna bezsilność, bo to znaczy lewicowiec to jest demokrata, to człowiek za wolnością, za prywatną inicjatywę. Mówię o polskiej lewicy w tej chwili. Jak się przed takim konkretem postawi, na przykład czy lewicowiec, jeżeli lewica dojdzie do władzy w Polsce, czy zlikwiduje sklepy prywatne, czy zlikwiduje prywatne w ogóle firmy, czy banki. O, banki to jest bardzo ciekawy. Piękna definicja operacyjna bankowca jest tu w Wimach, w Kwiatach Polskich. Bankierstwo rozpędź i spraw panie, by pieniądz nie porastał. Więc to jest definicja banku, gdzie przebywa pieniędzy, a pieniądz jest rzeczą wredną. Wobec tego należy bankierstwo rozpędzić. Nawet państwo wiecie, że von Neumann, wybitny przedstawiciel, nie von Neumann, przepraszam, von Neurath, Otto von Neurath, pomyliłem zupełnie, Neurath powtarzam,
jak został ministrem finansów, bo był taki lewicowy, w rządzie, przejściowym rządzie komunistycznym, na krótko zapadał w czasie rewolucji po pierwszej wojnie światowej, to chciał zlikwidować pieniądze. Tak gdzieś to wyczytałem. Mimo, że był bardzo uczonym socjologiem. Więc to, ale ta właśnie, no, to jest definicja, może być definicja lewicowca. Tak jak człowiek, który nie uznaje pieniądza. Jak się nie zgadza z tą definicją, proszę bardzo, niech poda inna, ale za każdym razem będziemy wiedzieli, o co chodzi. I to są proste prawdy, zdroworozsądkowe. No ale właśnie trzeba było profesor Kotarbińskiej, żebym ja się docenił walor tego rodzaju zabiegów. Tak, to tyle z definicji operacyjnej. Może ten, aha, jeszcze o profesor Kotarbińskiej jedna rzecz, dość zabawna i tym razem mniej budząca moją aprobatę, ale ciekawa. Otóż profesor Kotarbińska, jak wykładała logikę, a tego było dużo, 2 godziny tygodniowo przez cały rok, to o rachunku kwantyfikatorów w ogóle nie było, prawie nie było mowy, tylko taka informacja, że jest taka teoria i tyle. Nie wiem, czy pani się z tym zetknęła, z tym wspomnieniem. Tak krótko wyjaśniając to jeden, drugi. Dlaczego? No bo profesor Kotarbiński bał się rachunku predykatów jako platońskiego. Niby tam rachunek pierwszego rzędu to jeszcze tym nie grozi, ale jednak te predykaty jakoś tam, prawda, są pewne zbiory, to jest niedobrze. I uważał, że to się da zastąpić teorią Leśniewskiego, ale ona jest niedopracowana. Dla studentów jest tam za trudna. Z tego państwo pamiętacie może podręcznik logiki dla prawników. Co tam jest? Sylogistyka. Dlaczego sylogistyka? To państwo, to ja znam właśnie sekret tego profesor Kotarbińskiej, że jest najbliższy Leśniewskiemu, prawda? Więc to jest taki surogat tej dobrej logiki, a o tej takiej podejrzanej tylko dla porządku wspomnimy troszeczkę. Także wykładając, podejmując ćwiczenia, niewiele mogłem się popisywać z logiką predykatów, za to stylogistykę musiałem na różne strony obrabiać. Jeszcze przekonywać studentów, to już wbrew swojemu sumieniu, że podróż nie istnieje. Nie mogę powiedzieć, miałem podróż, tylko miałem przyjemną podróż, to jest niepoprawne. Podróżowało mi się przyjemnie, to jest poprawne. Więc, ale to zetknięcie z realizmem, które profesor Pelcerz, też Pelcerz reprezentował, no dla mnie było takim bardzo pouczającym zdarzeniem, bo mnie już na zawsze przekonało do tego, że nie tędy droga. Tak, ale tutaj pan doktor pytał o Białystok, wobec tego pora do tego pytania wrócić. Pan bardzo dokładnie wymienił poszczególne etapy. O czym wobec tego by należało powiedzieć, o czym pan jeszcze nie powiedział, to chyba ten, tylko wspomniał, to jest bardzo ważne zdarzenie, które nas określiło właściwie losy zakładu na lata. Mianowicie pewien projekt badawczy. Tylko jak do tego doszło? Znowu to jest anegdota z czasów PRL, jak to się dzieje. Otóż byłem członkiem prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych. Dlaczego byłem członkiem prezydium? Chyba dlatego, że byłem bezpartyjny, bo był rozdzielnik. Musiał być ileś kobiet, iluś bezpartyjnych. W mniejszości bezpiecznej, ale musieli być. Profesor Gumański i ja, myśmy reprezentowali bezpartyjnych, dość duży wtedy kilkunastoosobowym prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych. I profesor Fritzkant, człowiek bardzo jakoś taki obrotny, potrafił na różne sposoby się jakoś umiejętnie ustawić, no także chciał się wykazać, jak sądzę, że ten komitet, prawda, jakieś inicjatywy badawcze podejmuje, no i zachęcał, żebyśmy jakieś projekty zgłaszali. Tam projektów właściwie nie wiem, czy ktoś jeszcze zgłosił, ale ja zgłosiłem ten Trybulca. To go bardzo poruszyło, potem to XXI wiek i tak dalej. Nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Oczywiście kto mógł to zrozumieć? Nikt, nic dziwnego. Żaden filozof nie był do tego przygotowany poza specjalistami, ale w każdym razie to mu się bardzo podobało. No i ten projekt entuzjastycznie zaakceptował jako polecany przez Komitet Nauk Filozoficznych i rzecz poszła wyżej do ministerstwa. Troszkę o kolejach tego projektu, bo to jest trochę zabawne, a przecież nie pouczające na temat PRL-u i mechanizmów politycznych, jakie wtedy działały. Więc poszedł do ministerstwa, tak naprawdę to na początek Komitetu Centralnego. To jest tylko tak mówiło, ale to ministerstwo tylko zatwierdzało to, co w komitecie postanowiono. Więc poszedł do komitetu i tam nic, żadnych odpowiedzi. Już czas minął, jeden rok, drugi rok i inne projekty ruszyły, bo to był pięcioletnie. Były oczywiście pięcioletnie, zgodnie z planami gospodarczymi zharmonizowane. A u nas ani słowa wobec o tym nie ma. No i to było wtedy bardzo, bardzo trudne. Ale dało mi okazję do pewnych doświadczeń politycznych, bo
nie dałem za wygraną. Napisałem do wiceministra, do wicepremiera Szałajdy list, który byle się przestraszył. Co oni z tobą zrobią, jak ty mi to napisałeś? No ale napisałem ten list. Nie, ale nic nie pomogło oczywiście. Poszedłem dalej śladem tego listu do samego Szałajdy, żeby się dostać. Bo wicepremier od spraw naukowych, on był gospodarczych i naukowych, więc do niego był właściwy adres. Idę do tego gmachu ministerstwa, tam macie strażnicy, nie chcą puścić. Ja do ministra, do premiera Szałajdy. Tak? No dobrze, proszę, puścili jakoś tak. Dotarłem do Szałajdy nigdy, ale do jego doradcy. No i tam mówię, że jest taki program komputerów, o komputerach i żadnej wiadomości, że potrzebne dla kraju, no co to znaczy. On się w ogóle mówi, pan się w ogóle nie znam na tych komputerach. I niech pan mi coś więcej powie. To ja mu mówię, proszę pana, to pan jest wielki specjalista, ja o tym nie wiedziałem. To komputery są nie tylko do gier, bo u mnie ciągle grają i ja zabraniam, bo uważam, że komputery to jest nieszczęście, bo przeszkadzają ludziom w pracy. No jak pan jest taki specjalista, niech pan napisze raport dla generała Jaruzelskiego o potrzebie komputeryzacji. No i napisałem, a nic mnie nikt nie zapłacił, nie wiemy też, co z tego wyszło, ale generał potem miał jakieś przemówienie o komputerach duże, nie wiem, ile z tego wziął, z tego raportu. Więc przy okazji się tak troszkę poznałem te mechanizmy, jak to jest, że tutaj się przebić do dostojnika, to było nie sposób zupełnie. Ale przy okazji taki niższy dostojnik, doradca dostojnika, wykorzystał petenta, żeby coś tam, prawda, ukręcić dla swojej kariery. Zdobył eksperta, prawda, dla generała. No i co się potem stało? To są tylko domysły. W roku 1987, kiedy jestem akurat w Salzburgu, ten piękny okres, o którym chętnie bym jeszcze porozmawiał, dostaję dobrą wiadomość, że jest zatwierdzony projekt. No dobrze, mnie tam nie ma, ale Trybunał to pięknie zorganizował. O strony organizacyjnej, dogadał się z ministerstwem, przyjechałem prawie na gotowe. Tak. Ale teraz właśnie a propos tych mechanizmów. Przyjeżdżałem, no dziwię się, co się nagle stało. To trochę tak jak u Kawki. Albo z kolei jest taka też powieść Brezy za żelazną bramą w Watykanie. Ta biurokracja jest nieprzenikniona. Nie wiadomo, jakie tam są ścieżki, jakie drogi, kto komu coś powiedział, kto komu szepnął coś. Trzeba się orientować dobrze w znajomościach na przede wszystkim, żeby doszło. Więc nikt nam nie powiedział, dlaczego nam teraz zatwierdzają. Ale było zaproszono trzech tych niedoszłych, a obecnie aktualnie mianowanych kierowników projektów. To byłem ja, to był profesor Pelc i jeszcze trzeci, nie pamiętam nazwiska, to był socjolog. On potem w Białymstoku pracował. Wszyscy bezpartyjni. A to był rok 1987, więc domyśliłem się, że już na tej fali, prawda, szukania pojednania narodowego, bezpartyjni zostali dopuszczeni. Generał Jaruzelski wtedy powołał taką radę konsultacyjną, gdzie byli bezpartyjni różni. I tak się domyślam, że to były takie mechanizmy, ale zupełnie jak za żelazną bramą. Niestety jest decyzja. Nie była, nie ma, nie wiadomo, co się dzieje. Jest. Dlaczego też nie wiadomo. Więc tak to się odbywało. Ale teraz o tym projekcie, jak już doszedł do skutku. On miał taką nazwę dość skomplikowaną. Systemy logiczne i algorytmy do sprowadzania przez komputer poprawności dowodów. Dlaczego systemy logiczne? Otóż Trybunał stwierdził, że on swój system oparł na Jaśkowskim. To był system logiczny jeszcze nie pomyślany dla komputerów, zupełnie osobny. Dlatego trzeba to jakoś uwzględnić, no i jeszcze uhonorować to. Teraz pora powiedzieć, o co chodziło, co się kryło pod tym tytułem. Otóż komputer odgrywa jedną z dwóch ról w automatycznym dowodzeniu. Albo sprawdza, co zrobił człowiek, albo, co jest wyższym osiągnięciem, sam dowodzi od początku. Żeby sprawdzić, co zrobił człowiek, to trzeba mu to napisać w specjalnym języku. Prawda? I to jest cały problem, bardzo trudny. Otóż Trybulec stworzył, i to z dużym sukcesem, potwierdzonym dzisiaj jakoś międzynarodowo, taki właśnie język zwany Mizar. Dlaczego Mizar, wiecie państwo? Nazywa gwiazdę. Tak, ale dlaczego gwiazda? To jest anegdota może, ale to bardzo prawdopodobne. Otóż towarzystwo nie stroiło trunków. Więc pewnej nocy, prawda, sobie posiedzieli długo wieczór, no a potem wyszli na powietrze, żeby jakoś się odświeżyć, prawda? No i a cały czas pytanie, jak nazwiemy nasz program. I spojrzeli na niebo, jakiś znawca powiedział, o to jest Mizar. No to nazwijmy go Mizar. Nie tak było banalnie, jaki tam skrót, prawda, do rozszyfrowania, czy od nazwiska autora, tylko właśnie Mizar. No i tak to zostało. Chyba w internecie na pierwszym miejscu będzie mnóstwo gwieździ, ale zaraz potem będzie o Mizarze Trybulca. Tak, no jakie techniczne szczegóły chyba nie będę wchodził. W każdym razie
To miało bardzo duże konsekwencje, moim zdaniem pozytywne dla życia akademickiego. W dydaktyce uczyliśmy studentów i od razu się ich uczyło trochę informatyki przy tej okazji. Musieli nauczyć się edytora. Ach, to było, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak to wyglądała nauka wtedy. Było bardzo pouczające, ponieważ dla oszczędności, przepraszam, to Państwo chyba skasujecie, bo tu się plączę, ale ważne jest to, co teraz jeszcze chcę powiedzieć, że były duże pieniądze na ten grant. Myśmy zakupili komputer, a jeszcze do tego, jak byłem za granicą, to Trybule się dowiedział, że im więcej będzie ośrodków, tym nam dadzą więcej pieniędzy. Więc się postarał, że byli z różnych ośrodków, i z Łodzi, z Warszawy, z Krakowa, z Dublina, no, dobre parę uczelni. To dało właśnie taki zasięg, który był akceptowany w ministerstwie, dali te pieniądze, ale potem trzeba było te ośrodki i zatrudnić. Coś tam robili jedni bardziej pod mizera, drudzy bardziej co chcieli, ale w każdym razie byli oficjalnie na liście płac. No i trzeba im było dać komputery. Także myśmy mieli pieniądze i zaopatrzyli w takie czteroelementowe, prawda, laboratoria, po cztery komputery, kilkanaście ośrodków w Polsce. To było między innymi samych siebie. Więc to było bardzo istotne osiągnięcie, właśnie to, że te komputery mieliśmy. A co to były za komputery? To były, i się nazywały wtedy XT, IBM XT, taka pierwsza, jedna z pierwszej generacji. I one dla oszczędności jednak nie kupowaliśmy twardych dysków. Kiedyś odwiedziłem profesora Blikleego, wybitnego informatyka, bogatego człowieka, który wiadomo, prowadzi tę cukiernię. Się przyznał w mieszkaniu, że nie ma twardego dysku, bo za drogi jest dla niego. Tak to wyglądało. Więc myśmy mieli twarde dyski do pracy nad mizarem. Natomiast tutaj dla studentów były bez tego student się doskonale wiedział, co jest system operacyjny. Bo to było tak, jak wchodził na salę, to przechodził koło takich dwóch pudełek na stole. I z jednego pudełka brał system operacyjny DOS, a z drugiego pudełka dał edytor, który się pisało, prawda, te teksty mizarowe. Także on wiedział, że jak nie założę tej dyskietki, prawda, z systemem, z DOS-em, to nic nie ruszy w ogóle. Kto tam wie, to jest system operacyjny, prawda? Student, ale na skutek tej, prawda, biedy takiej finansowej i technicznej był lepiej zorientowany. No więc potem na tej dyskietce to się, prawda, pisało na jakieś tam wzory, jakieś zadania, i student wykonywał. Było szczęście, to lubili to studenci, bo jak powiedział okej, powiedział system, to znaczy, że jesteś dobry, prawda? Zrobiłeś to jak trzeba. Kolejnym ważnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju środowiska naukowego w Białymstoku było założenie i wieloletnie prowadzenie przez pana profesora angielskojęzycznego czasopisma naukowego. Jaka jest jego nazwa, jaka była jego geneza i rozwój? Właśnie. Skąd się to wzięło w ogóle, taki szalony pomysł, żeby w ośrodku, który się ledwie zdobył na wydawanie takich zeszycików pod nazwą Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku, żeby stworzyć pismo w zasięgu, w perspektywie międzynarodowym i w języku angielskim. No to był taki okres, kiedy miałem dość żywe kontakty zagraniczne. To była zasługa profesora Grzegorczyka, który mnie kiedyś tak umożliwił udział w Kongresie Logiki w Amsterdamie w roku 1967. To była wielka aktywność profesora Pelca, który stał się postacią ważną w ruchu semiotycznym międzynarodowym i nam umożliwiał wyjazdy i na kongresy semiotyczne międzynarodowe i nawet jakieś miejsce z Indiana University mieliśmy taką współpracę z semiotyką. Więc doceniłem wtedy, jak ważna jest ta współpraca, jak ta uczelnia białostocka jest prowincjonalna, tam nikt w ogóle nie miał idei kontaktów zagranicznych. Zresztą byli tam humaniści, którym się trudno w sprawach polonistyki czy historii kontaktować. Więc żeby jakoś to zmienić, żeby ten zakład miał i tę świadomość, i tę tendencję, prawda, do współpracy międzynarodowej, to było potrzebne. Potem angielszczyzna. No to zmuszało do tego, żeby pisać po angielsku, potem to jakoś weryfikować i to było bardzo ważne. A pewnie też i moja własna przyjemność wydawania pisma, prawda? Tak, latami utrwalana i rozwijana. Tak. No więc to było bardzo skromniutkie, ubożuchne. Na szczęście do pierwszych numerów mi się udało uzyskać parę zagranicznych autorów, którzy tak to ozdobili. No i tak to szło, dopóki nie stało się możliwe wydawanie lepiej. A teraz nazwa. Otóż czasem siebie lubię nazywać oświeconym konserwatystą. Oświecony znaczy postępowym w duchu oświecenia, ale konserwatystą, żeby nawiązywać do tradycji.
A ponieważ semiotyka była wtedy tak w centrum uwagi, między innymi dzięki współpracy z profesorem Pelcem, byłem jakoś warunkowany, to się przenosiło na moją katedrę, na mój zakład także. No więc trzeba coś z semiotyki, ale tak w duchu tradycyjnym. No to co może być lepszego, jak ta nazwa, to jak mówili w średniowieczu, te trzy tres, scientiae sermocinales, nauki o języku. No, logika, gramatyka i retoryka. Logic, grammar and rhetoric. Tak to nazwaliśmy. I to się przyjęło. Jak to jest taki wyróżnik indywidualny, mało co na świecie tak się nazywa, więc nawet dzięki temu Google to bardzo szybko, prawda, wydobywa, podaje. To tak z tą nazwą, no ona, ja później próbowałem jeszcze ją usprawiedliwić, no się okazała taka dobrze pojemna, bo jak potem się okazało, że w pewnym okresie największe wsparcie finansowe, to będzie nawet jakoś moralne, bo docenienie tego wartości, było na Wydziale Prawa, gdzie dziekanem był obecny rektor KUL-u, a z mojego zakładu została poproszona o przeniesienie się tam, żeby objąć zakład semiotyki pani obecna profesor Święczkowska. No więc ona była redaktorem wtedy tego pisma. Właściwie przez długi czas ona była sama, teraz jest ich dwoje. To była trochę taka transakcja związana. Dziekan prawa dawał pieniądze, bo inaczej by to uwiędło pismo. To jest wielka zasługa profesora Święczkowskiej, że to w tym czasie takim krytycznym przetrwało to dzięki niej, no ale była taka cena, trzeba coś drukować prawników. No to jak to uzasadnić? No jakoś obowiązuje pewna lojalność wobec tytułu. No ale wyczytałem Swierzawskiego, gdzieś to napisałem potem, że jako usprawiedliwienie, że w okresie odrodzenia, w wieku XV-XVI, to pod retoryką rozumiano w ogóle nauki polityczne, prawnicze, no bo jak w starożytności, retoryka głównie służyła w sądownictwie i w polityce. No więc proszę bardzo, w takim razie coś jakoś potrąca zagadnienie metodologiczne, czy komunikacyjne, ale jest w zakresie prawa, administracji, no zmieści się. I tak to jakoś weszło. I do tej pory są takie dwa nurty, prawda, w tym taki nurt logiczno-informatyczny, którym kieruje profesor Czesicki, taki bardziej jakiś humanistyczno-prawniczy, retoryczny także, którym kieruje profesor Święczkowska. Tak to się jakoś rozgałęziło. No a później była sprawa dalszego rozwoju, bo to tak, pierwsza rzecz to nazwa, żeby jakoś była taka dobrze indywidualizująca, a zarazem oddająca treść. Po drugie, żeby to jakoś wyglądało technicznie, no, żeby to ludzie chcieli wziąć do ręki. Wobec tego z czasem zaczęło się to drukować jak? Aha, to znowu sprawa. Pięknie się wiąże wszystko ze wszystkim. Mianowicie Andrzej Trybulec wymyślił, że wyjdziemy z tym mizarem szerzej od strony dydaktycznej. I przyjaźnił się z profesorem Kordosem, obecnie profesorem, wtedy doktorem Kordosem, który był redaktorem pisma Delta, takie pismo dla młodzieży przyrodnicze, poświęcone głównie fizyce i matematyce. No i tam ustalili, że będzie taka rubryka właśnie ćwiczenia z mizara, takie programy. Więc studenci dostawali ćwiczenia w jednym numerze, nie studenci, uczytelnicy. To młodzież gimnazjalna, odpisywali na to, przysyłali do nas, potem pani Trybulec to sprawdzała i jeszcze parę osób sprawdzało i się drukowało potem wyniki w tej delcie. Ale dlaczego ta delta jest ważna? Raz, że przyczynek do historii mizara, bardzo sympatyczny, ale po drugie, oni to bardzo ładnie drukowali. I zapytałem, jak to jest z tym drukiem? Jak oni to robią? Wtedy komputerowe wydruki były bardzo takie brzydkie, prawda? Jakieś takie dziurkowane litery. Oni to system techo nie mają. No nie, techo, pokażcie, jak to wygląda. Bardzo mi się to podobało. Uprosiłem panią Kwestor, żeby dała pieniądze, żeby uczestniczyć w kursie techo. Ja się tego troszeczkę nauczyłem, krótko o co chodzi, ale już wiedziałem. Potem tych ludzi z Delty prosiliśmy troszkę, żeby nas pouczyli, troszkę, żeby instalowali tego techa. W Salzburgu się dowiedziałem, umocniło mnie tam profesor Czermak, absolutnie na techu polegał. No więc ten tekst się przyjął i do dziś on jest wydawany. Pan Żukowski, prawda, już weteran, ale wciąż krzepki, prawda, i dzielny techa, który się tego nauczył, ale tu się muszę pochwalić, że to cały pomysł przyszedł właśnie z tego, znaczy już o tym wiedział Trybulec, ale żeby to upowszechnić w Białymstoku, no to jakoś na to nalegałem, no i ten tekst się przyjął. I w ten sposób była już lepsza, dużo lepsza, prawda, poligrafia, to, no, na bardzo dobrym, profesjonalnym poziomie. Ale to jeszcze nie wszystko. Potem zmieniliśmy format na trochę ładniejszy.
i okładkę, to już było coś. Myślę sobie, no dobrze, to już ładnie wygląda, ale to tak, to jest dla oka. Ale teraz coś dla umysłu, żeby ludzie byli przekonani. Trzeba stworzyć radę programową czy naukową, która by dobrze wyglądała. No więc ja stworzyliśmy, napisałem parę listów do kolegów, każdy się zgodził bez zastanowienia, bo to kosztuje, prawda? No i to sam mianowałem się przewodniczącym tej rady, do dziś tak to figuruje, bez żadnego skutku dla działalności, niestety, bo to powinno być inaczej. Powinno być, ale no trudno, nie wszystko jest od razu doskonałe. W każdym razie tam rada ta figuruje, jest, to już dobrze, to jest jeszcze. Później jest coś jeszcze zrobić, żeby to jeszcze miało większy autorytet. No więc, ponieważ byłem w swoim czasie członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, więc przeforsowałem na zebraniu walnym, że swojego, jak się nazywa, auspicjów udzieli towarzystwu, i to się na okładce teraz drukuje, pod auspicjami i tak dalej. No już jest dobrze, już jest lepiej. No i ostatnia sprawa, gdzie się zasłużył bardzo profesor Czesicki, no trzeba teraz, okładka jest jakaś nie najgorsza, ale musi być jakaś naprawdę ładna. No to on znalazł grafika, który za 1 000 zł, niedrogo, Białymstoku jest tanie usługi, zrobił naprawdę chyba dobrą okładkę. Mi się ona podoba, ona zdaje egzamin. No i tak doszliśmy do tego etapu, kiedy to ładnie wyglądało, a dalej zasługa kolegów, już zupełnie nie moja, to był mój ostatni wkład w rozwój, absolutna zasługa, no to jest pozyskanie i pieniędzy z rektoratu, i jak to może pan doktor to lepiej wie, to chyba się nazywa baza Focus, prawda? Tutaj znajduje się... Scopus. Scopus, o właśnie, Scopus, poprawimy tutaj. Tutaj znajduje się właśnie Studies in Logic i to coś kosztuje, ale prawda, obecność w tej bazie, ale to rektor daje na to pieniądze i to działa. I dzięki temu mamy coś pięknego, bo na każdym artykule na pierwszej stronie jest winieta de Gruytera, którego to jest baza. Więc to wydawnictwo dzisiaj podaje najważniejsze. To się akurat cenię de Gruytera, żeby dał mi książkę jedną, ale poza tym śledzę historię. Pierwszą książkę wydałem u Neihoffa za granicą, to był ten encyklopedia logiczna, Dictionary of Logic. Neihoff się połączył, potem został pochłonięty przez Kluwera, a Kluwer pochłonięty przez de Gruytera w rezultacie. Kluwer był wielkie wydawnictwo, ale Gruyter go jakoś zdominował. Tak, to jest bardzo prestiżowe, szacowne wydawnictwo, a nie, jeszcze inaczej. Połączył ze Springerem, a Springera wreszcie połknął de Gruyter. Taka cała drabina, prawda, taki łańcuch żywieniowy tych operacji biznesowych w zakresie wydawania pism naukowych. No i jesteśmy teraz pod de Gruyterem, co bardzo tam to dobrze robi. Podobno jest duża czytelność tego i tego pisma i skutkiem tego, i też cytowania. Kiedyś oglądałem tę statystykę cytowań, była niezła, no i dzięki temu ten, no niewiele jak na razie, ale te 10 punktów mamy za publikację, co powoduje, że jest kolejka do publikacji. Wspominał pan profesor w różnych momentach o swojej działalności dydaktycznej, a ja chciałam zapytać, czego pan profesor przede wszystkim chciał i chce nauczyć swoich studentów? Jak mają zapamiętać Marciszewskiego? O tak, pamiętają. Po latach, kiedy spotykam przy kasie w jakimś sklepie, jakoś panie, tak mniej więcej stuletnie na oko. Proszę pana, byłem pana studentką. No to bardzo mi miło. No był pan taki sympatyczny i tak dalej, ale nic nie pamiętają. Niektórzy wspominają to, że jak zdawali, ktoś zdawał z prawników, zdawali na piątkę, dostawali cukierki. Każdy to cukierka, no tak symbolicznie, ale to było w PRL-u, to cukierek nie było takie znowu byle co. No to pamiętają. Niestety nie mogę się pochwalić większymi osiągnięciami, poza tym rzeczywiście pamiętają, ale że to było ciekawe, jakie sympatyczne, ale treści to wolałbym nie dopytywać. No, ale to czy łatwo było zdać u pana profesora egzamin? Nigdy nie zdawałem u siebie. Naprawdę nie wiem. A jaki procent oblewał? No ileś tam było, to profesor Pelc mnie nauczył, że jak 20% się nie obleje, to nie jest poważny przedmiot. Może mnie ja zawsze, nie no poważnie, nie wszyscy się do tego dodawali, więc to rzeczywiście nie było tak łatwo się, niełatwo się pochwalić, że to im coś zostało, ale tym niemniej spróbuję odpowiedzieć, czego chciałem nauczyć. Na przykład co psychologów, to właściwie bardzo istotne było w moim przekonaniu definicje operacyjne. I to się tak ćwiczyło. Ja uważam, że w ogóle logiki się uczy za dużo, bo tego nie zapamiętają. Trzeba uczyć rzeczy, które naprawdę są pożyteczne. Więc myślę, że te rzeczy zapamiętali może, a w każdym razie moi socjologowie z Białegostoku, to myślę, że pewne rzeczy zapamiętali. Na przykład bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby się nauczyć operowania kontrprzykładem.
Prosta rzecz, ale niezmiernie ważna. Najpierw trzeba poznać naturę implikacji, prawda? Że jest fałszywa wtedy i tylko wtedy, gdy poprzednik prawdziwy, a następnik fałszywy. I potem już hulaj dusza. Można to bardzo dobrze wykorzystywać. Zadawałem studentom stan socjologii głównie takie zadania zaliczeniowe, albo prace zaliczeniowe, albo na kolokwium, żeby przeprowadzili wywiad z jakąś osobą, tak przy okazji, przy piwie, przy stole rodzinnym, przy świętach, w rozmowie jakiejś tam z koleżanką, na temat jakichś poglądów, które oni rozpoznają, ten mój student, jako ten, prawda, badacz, rozpozna jako stereotyp społeczny, który jest fałszywy. I żeby próbowali kontrprzykładami je obalać, to już było ćwiczenie dla studenta, żeby podał dobry kontrprzykład, a potem zarejestrowali, napisali takie reportaże z tych prac. Jaka była reakcja rozmówcy, jak ludzie na to reagowali. I to był bardzo ciekawy materiał z tego powstał, taki socjologiczny właśnie, jak ludzie się bronią przed pozbyciem się stereotypów. No już nie będę cytował tych różnych historii, bo to byłoby za długo. W każdym razie to mi się wydaje jest jedna z takich ciekawszych odpowiedzi na pytanie, co chciałem, żeby pozostało. Mam nadzieję, że coś z tego może pozostało. W każdym razie naczelna zasada dydaktyczna, materiału jakieś minimum, które się da przyswoić, za to bardzo dobrze wyćwiczone na wiele sposobów. I to w Białymstoku mogłem akurat świetnie realizować, bo przez kilka lat ucząc w Wyższej Szkole Administracji Publicznej miałem grupę kilkunastoosobową na kierunku filozofia, więc przez 3 lata prowadziłem różne przedmioty u nich i to można ich było wtedy wyćwiczyć właśnie w takich rzeczach i to się świetnie nam udawało. Panie profesorze, napisał pan profesor na jednej ze swoich stron internetowych, Café Aleph, napisał pan profesor tak: jeśli miałbym numery przeżytych lat ustawić w kolejności od najbardziej barwnego i udanego, to na pierwszym miejscu znajdzie się numer 1987. No, był to rok, kiedy był pan profesor w Salzburgu, o którym już pan profesor wspomniał. No, ja muszę powiedzieć, że sama byłam tam kilka lat temu na stażu i pamięć o pobycie pana profesora jest tam nadal żywa. No, pan profesor Weingartner wspomina pana profesora pobyt z wielką przyjemnością. Chciałam zapytać, dlaczego ten pobyt był właśnie taki szczególny? No, to co pani profesor świetnie wie, urok Salzburga, muszę przemawiać, to każdego musi przemawiać. Ja tam byłem jeden semestr, taki właśnie wiosenny, jako visiting professor z wykładami. No i to oczywiście niesłychana życzliwość i przychylność, prawda, tam otoczenia, środowiska, wysoki poziom tego środowiska. To wszystko jest takie dość, prawda, no może powszechne, może każdy, kto tam był, tego doświadczył. Miałem wykłady z metodologii nauki po niemiecku dla studentów i seminarium z logiki Leibnica po angielsku, bo był jeden, jedyny student, który nie znał niemieckiego, jakiś stażysta z Ameryki. No i byłoby to bardzo smutne, bo tam przychodził tylko ten student, albo i nie przychodził czasem. Jakaś studentka, która częściej nie przychodziła, ale jakoś figurowała i koniec. A w ogóle to ich nic nie obchodziło. Ale tydzień w tydzień przychodzili na to Weingartner i Simons. To było dla mnie cudowne, bo nie tylko, że miałem wspaniałe audytorium, życzliwe, ale oni tak ciekawie ze mną dyskutowali, że ja wyjechałem, że to seminarium stało się dla mnie merytorycznie przełomowe dzięki tym dyskusjom. Pewne rzeczy o Leibnicu zrozumiałem w trakcie tego seminarium i do dzisiaj one dla mnie owocują. Więc to jest dobry, bardzo dobry pobyt, prawda, żeby wspominać ten pobyt jak najlepiej. Nawet jeśli pan profesor opatrzyłby to zastrzeżeniami, wolno chyba zaliczyć pana profesora do czołowych filozofów analitycznych, ponieważ jest pan profesor nie tylko teoretykiem analizy, ale również jej praktykiem. Pytam w kontekście książki pana profesora zatytułowanej Metody analizy tekstu naukowego, która wyraźnie oprócz tego elementu teorii ma mocno zarysowany wymiar praktyczny. Czy zdaniem pana profesora analiza w filozofii ogranicza się jedynie do analizy tekstów, czy może dotyczyć również analizy jakichś obiektów pozajęzykowych? A jeśli tak, to na czym ich filozoficzna analiza mogłaby polegać? W pana określeniu były 2 punkty, że do filozofów analitycznych i jakichś, pan tutaj się uprzejmie powiedział, czołowych.
Do czołowych to może nie będziemy dyskutować, ale nie czuję się, ale to jest poza dyskusją sprawa. Natomiast jeszcze do analitycznych. Od 3 dni, proszę pana, dzięki państwu korespondencji z panem i z panią profesor. Dlaczego? Ja miałem dość satyryczny stosunek do filozofii analitycznej. Czasem to profesor Jadacki z lekka może odczuł, chociaż nie byłem to zbyt natrętny w tej satyrze, ale odczuł co? Znaczy on i inni, to akcentowanie wielkiej roli dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. To mi wydawało się, że to może trochę trzeba jakoś zminimalizować, to przesada. Ale nie doceniałem tego. Dlaczego? Bo przypisałem jej to, co sam robiłem w tej książce, mianowicie analizę tekstu. To bardzo potrzebna rzecz. Rozumienie tekstu to podstawa w ogóle komunikacji między ludźmi, autorem, czytelnikiem, autorami i tak dalej, dyskusji między autorami, ale no to nie jest żaden wyróżnik szkoły filozoficznej. No to każdy człowiek kulturalny, oświecony, prawda, a zwłaszcza każdy filozof powinien dbać o jasność wypowiedzi, o definicję. Więc to mi się nie wydawało specjalnym wyróżnikiem tej szkoły. I właśnie akurat książka analizy tekstu, metoda analizy tekstu właściwie mówi ciągle o tekście. Jak porządnie analizować tekst od strony, robić streszczenia, budować, badać jego strukturę, tworzyć dobry indeks rzeczowy. To są bardzo techniczne rzeczy dotyczące tekstu. Tam filozoficznych wniosków właściwie nie ma. Jeśli pan coś znalazł, to będę wdzięczny za takie odkrycie, jakiś filozoficzny wniosek z tych analiz. I tak byłem skłonny sądzić za kołem wiedeńskim, że właściwie filozofię trzeba zlikwidować, znaczy nie sądzić, tylko rozumieć filozofię analityczną według tego projektu wiedeńskiego. Filozofia by czynić za burtę, zamiast tego wykazywać przez analizę języka, że filozofia jest, prawdę jest do niczego. To już, no, jak to napisał Karna, przezwyciężenie metafizyki, przez logiczną analizę języka. I tej dogodził, dołożył Heideggerowi, żeby go już jakoś kompletnie, prawda, wyeliminować z grona poważnych autorów. I teraz właśnie, ponieważ pani profesor deklarowała zainteresowanie tą szkołą, zresztą wiem, czytałem pani pracę o Twardowskim, ogromnie mnie zaimponowała, no to zacząłem się trochę poważnie zastanawiać i zauważyłem, wstyd, że tak późno, że te analizy logiczne w pewnych przypadkach prowadzą do bardzo poważnych wyników merytorycznych, czyli właśnie mówienia o rzeczach. Bo jeżeli mamy alternatywę dwóch kierunków, idealizm, realizm, przypuśćmy, że z grubsza, ale że to jest alternatywa wyczerpująca, jak się ją doprecyzuje, no to pokonanie idealizmu jest argumentem na rzecz realizmu, prawda? A pokonanie idealizmu w przypadku Dykiewicza jest właśnie przez wykazanie pewnej sprzeczności u Rickerta. Więc to jest czysto logiczna analiza, takie doprecyzowanie pojęć, że sprzeczność można ujawnić, bo ona jest niewidoczna wtedy, jak pojęcia są niejasne. To jest pierwszy krok. No a drugi potem jest sama logika, która pokazuje niezgodność jakichś twierdzeń w ramach tego samego systemu. I to jest rzeczywiście duży krok naprzód. I myślę, że tutaj rzeczywiście na tym polega filozofia analityczna. Ryle, dobry przykład, bo to jest odmienna metoda, ale ten sam cel. Wyeliminować pewien kierunek filozoficzny, kartezjanizm. Wtedy zwycięża behawioryzm, prawda, którego on broni. Tylko ciekawe, że inna metoda, nie przez analizę języka logicznego, tylko przez analizę języka potocznego, taką socjologiczno-psychologiczną analizę. No ale to jest taka specyfika tej szkoły, tak zwanej oksfordzkiej, ale w każdym razie to się mieści w tym nurcie analizy i tym godnym respektu, bo to jednak prowadzi do pewnych wyników merytorycznych. I Łukasiewicz podkreśla właśnie tę ciekawą, ważną różnicę, podkreślał też Tarski, że w odróżnieniu od koła wiedeńskiego się nie eliminowało się filozofii, tylko chciało się unaukowić. To jest bardzo ważny problem. I tutaj wracamy do naszego początku rozmowy o Kulu. Myśmy tam żyli wolą, chęcią, pałali po prostu unaukowienia tego atomizmu, co nie wyszło, ale te zacne chęci jakieś zostawiły chyba dobry ślad. Właśnie wspomniał pan profesor o Ryle'u. Chyba jedyną książką, którą pan profesor przełożył z języka angielskiego na polski jest Czym jest umysł Ryle'a. Główna teza tej książki brzmi: nie ma umysłu. Tak. Jeżeli utożsamimy umysł duszą, no to nie ma duszy. No to jak to jest, panie profesorze? Jest czy nie ma? Od umysłu do duszy to jest bardzo daleko. Ale to może zacznijmy od tego, co tak naprawdę Ryle zrobił. Może jeszcze powiem, dlaczego się zająłem. Rzeczywiście to nie jest moja zawodowa działalność, tłumaczenie z angielskiego tekstów filozoficznych, ale to się za to wziąłem, bo mnie ciekawiła ta metoda, jako różne od metody i wiedeńskiej, i lwowsko-warszawskiej, prawda? Też analiza języka, też jakiś wynik filozoficzny, ale inny typ analizy, inny typ języka analizować. Więc ciekawiło mnie przebadać, jak to
jak to gra w robocie, prawda? No i doszedłem do wniosków dość dla Ryla niekorzystnych. Jak wspominałem kiedyś w korespondencji z państwem, jak profesor Hisz dobrze dopowiedział, ja powiedziałem, że te wnioski są ważne tylko dla języka angielskiego, prawda? Na polski to już nie bardzo to wychodzi, nie zawsze. Na to Hisz dodał, no ale tylko w dialekcie oksfordzkim do tego jeszcze. Przykład. Normalnie człowiek po angielsku, mnie zdumiewało, jak przewodnicy oprowadzający po miastach zachodnich i mówiący po angielsku mówili, że jakiś architekt jest responsible, jest odpowiedzialny za zbudowanie tego gmachu. Myślałem, co za angielszczyzna, kiepska, ten angielskiego nie znają. Bo się nauczyłem na Rajdu, że responsible się mówi tylko wtedy, jak ktoś zawinił. Jak to jest odpowiedzialny, coś nie do, a jak jest coś no po polsku też tak, ale akurat widać, że to nie jest język angielski, to co on analizował, tylko jakiś dialekt intelektualistów, prawda? Ludzi od etyki, coś takiego. Także to nie wydało mi się udanym powodzeniem i także moje zastanowienie się, czy nie przyłączyć się do tej szkoły, prawda? Nie zapisać się do niej, odpadło po napisaniu tej książki. To był jeden dobry wynik. A pana profesora stosunek do tych spraw chyba trochę uwidocznił się w przykładzie tytułu. Otóż to. Tytuł jest nielojalny wobec książki, bo on co jest założeniem pytania? Czym jest umysł? Czyli założeniem jest zdanie, umysł jest czymś. To według Leśniewskiego i nie tylko Leśniewskiego znaczy, że istnieje, prawda? Więc... A po angielsku ten tytuł brzmiał... Concept of mind. Tak, tak, ale... To miałem motyw nie tyle polemiczny, ile marketingowy, że to brzmi lepiej, bardziej zaciekawi czytelnika polskiego. No i jak przełknięto to w PWN-ie, taką niewierność wobec oryginału. A teraz tą duszą. No bardzo bym chciał, żeby dusza była. Nawet ta nieszczęsna, jak śpiewał, chyba nie to mistrz śpiewał, póki jest bez ciała, ale żeby ona była, a potem się tego ciała doczeka i wszystko będzie bardzo pięknie. Ale no nie, trudno. Otóż kiedyś profesor Woleński, reduta niezrównany, nie ma rzeczy, które by nie wiedział. Powiedział mi o książce Popera i Eklesa. The Self and its Brain. Jaźń, no tak chyba odejść to The Self, albo umysł. I jej, czy jego, to już to angielskie nie ma kłopotu, musimy to na gender się musimy zdecydować. Więc powiedzmy, umysł i jego mózg. Czyli tak, umysł jest jakby posiadaczem albo operatorem mózgu. Jak to jest? No więc te argumenty są bardzo trudne i subtelne, zwłaszcza w Eklesach, to jest neurofizjologia, dostał Nobla właśnie za badania nad mózgiem, jest jakiś autorytet, no ale to nie powód, żebym we wszystkim miał rację. W każdym razie, jak dwóch tak poważnych ludzi mu powiedział, dawało argumenty, że umysł jest czymś różnym od mózgu i że mózg jest jakby jego narzędziem, no to się warto nad tym zastanowić, więc tak nie tak od razu zostawać materialistą. Także jeszcze czekam, aż się do tej duszy przekonam, ale trochę Gödel mi pomaga w tym, bo jednak to że Gödel właśnie jest tak przekonany między innymi tym, że komputer jest skończony, maszyna skończona, a umysł ma pojęcie nieskończoności. Nie tylko, że ma pojęcie, ale sobie z nią dobrze radzi. To prościutkie zdanie. Dla każdej liczby istnieje liczba od niej większa. Niech komputer sobie z tym poradzi, niech do tego dojdzie, prawda? Jak on do tego dojdzie? Nie ma sposobu, żeby do tego doszedł. Więc ten umysł jest czymś jednak różnym od maszyny. Jeżeli mózg się pojmie jako maszynę, to jest różny od mózgu. A czy nieśmiertelny, no to bardzo by było dobrze wiedzieć i może się kiedyś dowiemy, jak będzie fizyka lepiej rozwinięta. No to będą są pomysły w tej sprawie, tylko że niezbyt przekonujące. Tiplera. Jak zapewnił Frank Tipler, taki fizyk kwantowy, napisał całą książkę. Jak to napisał książkę? Fizyka nieśmiertelności. Podawał argumenty fizyczne. Już nie będę cytował, bo są bardzo takie osobliwe. I nawet krążą anegdoty w świecie fizyków na temat, jak to będzie, jak Pan Bóg potraktuje Franka Tiplera, jak się zgłosi do niego. Główna teza książki pana profesora zatytułowanej Sztuka rozumowań w świetle logiki brzmi: wnioskowanie i konceptualizacja stanowią podstawowe pierwiastki rozumowania. Które z głównych idei tego podręcznika uważa pan profesor za ważne, aktualne, a skoro aktualne, to warte kontynuowania? I kogo pan profesor widziałby jako szczególnie predysponowanego do takiej kontynuacji? Dzisiaj bym dodał coś, czego w trakcie pisania książki sobie nie uświadamiałem. To taka myśl gödlowską, że właśnie skoro wiemy,
że arytmetyka jest o wiele bogatsza niż umysł ludzki zdoła ją objąć, bo zawsze będą stwierdzenia prawdziwe, których w arytmetyce i w innych teoriach matematycznych udowodnić się z aksjomatów nie da, to wobec tego, czy mamy zamkniętą drogę postępu matematyki? Nie. Ale jaka jest droga? Trzeba stworzyć nowe pojęcia. To konceptualizacja już nie jest nawet częścią rozumowania, tylko ona wyprzedza rozumowanie, umożliwia, jak stworzymy nowe pojęcia, wzbogacimy w ten sposób aksjomatykę, no to będziemy mogli wtedy więcej udowodnić z tych aksjomatów. Więc ona się tak wiąże z dowodzeniem i to jest, myślę, że w książce tej nie ma, ale teraz bym ją chętnie dopisał. A trzecia rzecz, to jest najbardziej byłem świadom, ale nie tak nie do końca, a teraz już lepiej, w wyniku naszych dyskusji. Mianowicie ten pomysł szalony, żeby przedstawić trzy rodzaje systemów dedukcyjnych w logice. Bo z reguły każdy autor postępuje, podręcznika logiki postępuje rozsądnie. Dobierze jeden system, na którym pracuje, daje go studentom do nauczenia, do ćwiczeń i tak dalej. To jest bardzo rozsądne. Tylko, że z punktu widzenia, który mnie interesował, to nie wystarczało, bo ciągle mi jednak jakoś tak mam gdzieś w tyle głowy to zagadnienie automatyzacji. I z tego punktu widzenia są systemy różne. Jeśli mamy studentów przygotować do życia w społeczeństwie informatycznym, prawda, gdzie ta wiedza informatyczna jest w elementarzu, podobnie jak nauka alfabetu, tak ktoś to pisał niedawno w tej książce, którą profesor Morawski wydał z filozofii informatyki, że obecnie człowiek wykształcony to musi tak jak alfabet znać pewne zagadnienia i tezy z informatyki. Więc jeśli mamy do tego przygotować logik, no to nie do całej przygotuję, do tej części, jako jest dowodzenie twierdzeń, prawda? Więc są te różne metody dowodzenia. I te trzy systemy, które tam przedstawiłem, się różnią właśnie pod względem przybliżenia do tego wzorca mechanizacji. System aksjomatyczny, który tam wziąłem Hilberta, to są Grundzüge der theoretischen Logik Hilberta i Ackermanna, wymaga najwięcej inwencji. Trzeba znaleźć i przesłankę dla tezy, którą chcemy dowieść, i odpowiednie reguły, którą zadziałamy na tę przesłankę. Więc to jest najbardziej inwencyjny. Profesor Grzegorczyk najbardziej lubi te systemy. On się dedukcją naturalną jakoś nie pasjonował, bo to jest tak, jest bardziej mechaniczne. Tak, w dedukcji naturalnej Jaśkowskiego i potem Słupeckiego i Borkowskiego mamy pewne zelżenie, już mniej inwencji potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że jest pewien mechanizm, jak generować przesłanki dowodu. Są dwie metody. Albo, prawda, wyprowadzamy następnik z poprzednika za pomocą reguł. Jak wyprowadzimy, to mamy udowodnione implikacje. To chyba twierdzenie o dedukcji to jest odpowiedzialne za ten wynik. To w każdym razie to mamy. Albo robimy dowód nie wprost, to banalny, dopisujemy znak negacji przed całością i patrzymy, co z tego wyniknie. Ale co wyniknie, to trzeba już dowiedzieć się, patrzy na to, wpadłszy na pomysł, jaką regułę zastosować. No więc to jest sposób taki półinwencyjny, ale trochę mechaniczny. A najbardziej mechaniczny to jest to, co zrobił pierwotnie Gentzen, ale to jest takie bardzo ezoteryczne, trudne. Natomiast zostało ulepszone jakoś, ułatwione przez Betta w tabelach semantycznych, no a później w takich tabelach analitycznych, jeszcze łatwiejsze w operowaniu. Smuliana, no taki jeszcze i różnych innych autorów. Więc to jest system już o tyle automatyczny, że zawsze jest dowód nie wprost, więc wiadomo, negujemy założenie, negujemy tezę, którą badamy. Badamy konsekwencje nie tej tezy, ale jej negacji. I to jest mechanicznie. Każdy komputer dopisze znak negacji przed całością. A to jest ciekawostka, to mnie zafascynowało, jak to poznałem po raz pierwszy, że zastosowanie reguły takiej, a nie innej jest wyznaczone strukturą tej formuły, którą badamy. To się kłania gramatyka kategorialna, bo trzeba rozpoznać główny funktor, bo ono dzieli ten, jeżeli jest funktor dwuargumentowy, to dzieli nam na dwa argumenty, więc się rozpada ta formuła na dwie formuły składowe, no a te się znowu rozkłada i tak dochodzimy do formuł najprostszych. Więc tutaj jest automatyzacja prawie zupełna, znaczy mówię prawie. Raz, że tam się można pomylić czasem w doborze reguł, bo to jest tam pewne komplikacje są, kiedy kwantyfikator, jakie literki stawiać po opuszczaniu kwantyfikatora ogólnego, jakie literki po kwantyfikatora egzystencjalnego i to ludzie się mylą, ale może komputer się nie pomyli. Natomiast jest coś innego w tej systemie, że to nie jest algorytm, ale najbliżej algorytmu jak można. Że jeżeli coś nie jest formułą, to w pewnych przypadkach tego się nie da się wykazać, że nie jest formułą. To jest, no gdyby tak było, to logika byłaby rozstrzygalna, a nie jest. I to jest chwytamy na gorąco tę nierozstrzygalność. To też jest pouczające.
Jednym z problemów, które pana profesora zawsze interesowały, było zagadnienie racjonalności. Racjonalności myślenia, racjonalności mówienia, działania. Na czym ta racjonalność polega w tych trzech sferach? A właśnie, jak pani usłyszała, wyczytałem to w pani projekcie rozmowy, to się zastanowiłem, jak się wykpić z tego pytania, bo to trzy pytania, każde nie byle jakie. Więc postanowiłem to sprowadzić do racjonalności życia. No bo mówienie, myślenie, decydowanie, to wszystko są przejawy życia. I tu już, prawda, mamy sprawę ułatwioną. Popper przychodzi z podpowiedzią. Życie polega na rozwiązywaniu problemów. Więc się trzy problemy trudne redukuję do jednego, też trudnego, ale jednego przynajmniej. No więc rozwiązywanie problemów, tak. I tutaj, jak już tak to postawimy, to się nam ujawnia rzecz bardzo ważna, pewna ważna przeszkoda, no ale przeszkody trzeba znać, żeby dojść do rozwiązania, że przecież są różne rodzaje problemów. Jedni ludzie rozwiązują dobrze takie problemy, inni inne problemy. Wobec tego nie może być jednej, przy tej definicji, a innej nie potrafię dać, nie może być jednej racjonalności. Teraz dalej, są typy, więc w związku z tym są typy racjonalności, no ja to świetnie rozumiem. Na przykład, to miałem z moim ojcem świetne przykłady. Ja nie mam głowy do matematyki specjalnie mocnej, no, trochę tam mogę opanować, ale nie za bardzo, a ojciec miał bardzo dobrą. I do mechaniki nie mam, a ojciec był świetnym mechanikiem, nawet konstruktorem, nie tylko rozwiązywał problemy jakieś bieżące, remontów, napraw, ale budowy maszyn. No i dobrze, ale ja za tym nie nadążałem. Ale prowadzenie firmy wymaga też kontaktów z ludźmi, z urzędem skarbowym, z wrogą wtedy władzą ludową, prawda, z komisją cen i tak dalej. I tu już ojciec nic nie mógł zrozumieć z tych relacji społecznych. Ale dla mnie to było mig błyskawiczny. Ja mam parę anegdot, jak to rozczarowań ojca na ten temat, ale też byłabyśmy za daleko odeszli od tematu, może mojego myślenia, bo też chodzi o inną osobę. W każdym razie to jest dobry przykład. Mnie się łatwo rozwiązało problemy natury społecznej, prawnej. Ojcu bardzo trudno. No to który z nas jest bardziej racjonalny? Prawda? Nie sposób to powiedzieć. Ale jest też inny kłopot, a mianowicie mamy dwóch ludzi, którzy rozwiązują problemy z tego samego zakresu, ale jeden rozwiązuje problem więcej i trudniejszy, a drugi mniej. To już wiemy, kto jest bardziej racjonalny. Ale to wychodzi stopniowalność tego pojęcia. A jeszcze weźmy trzeci przypadek innej stopniowalności. Jest dwóch ludzi, którzy rozwiązują te same klasę problemów, równie skutecznie, tylko jeden robi to szybko, drugi wolno. Który jest bardziej racjonalny? Ten, co robi szybciej. Także mamy cząstkowe odpowiedzi, ale nie mamy ogólnej i tej się nie podejmuje. Przecież żaden mędrzec takiej nie da. Pojęciem, które znajduje się w centrum uwagi badawczej pana profesora, jest pojęcie rachunku i powiązane z nim pojęcia pokrewne, takie jak pojęcie mechanizacji, formalizacji, algorytmizacji. Nieprzypadkowo domena internetowa pana profesora nosi nazwę Calculemus. Ja chciałbym zapytać o ewentualne granice tej mechanizacji. A jeśli tak, to jakie są granice mechanizacji myślenia? I co jest w myśleniu i działaniu ludzkim takiego, czego nie da się zmechanizować i dlaczego? Może odpowiem pod wpływem wczorajszego seminarium, które na Politechnice. Morał z tego wczorajszego spotkania jest taki, że jak mówimy o mechanizacji rozumowej, to pytanie teraz mechanizacja jaka? Analogowa czy cyfrowa? Prawda? To już jest pierwsze pytanie, jakie są granice? Zdaniem niektórych mechanizacja analogowa bardziej przybliża do myślenia ludzkiego, do jego możliwości rozwiązywania, daje pewne możliwości, których nie daje cyfrowa formalizacja czy mechanizacja. No zdaniem wczorajszego prelegenta nie ma takiej różnicy. Ja nie mam tutaj zdania w tej sprawie, ale problem jest ważny, analogowa czy cyfrowa. Czy jest tak, że co potrafi analogowe, to potrafi wszystko cyfrowe, ale nie odwrotnie? No właśnie. No więc tutaj był bardzo interesujący taki też wniosek z tej dyskusji wczorajszej, mianowicie, że analogowość dobrze zdaje egzamin, tam są zadania specjalne pewnej natury, że przyrządy, jakieś oporniki, kondensatory, prawda, można nimi podkręcić tak czy inaczej, wtedy dostajemy jakieś modele zjawisk fizycznych i potrafimy przewidzieć przebieg tego zjawiska.
ale to nie jest moja dziedzina, tylko odnotowuję z wdzięcznością to, co się dowiaduję od kolegów. Natomiast to, na czym jako filozofa interesuje, zainteresowanego żywo właśnie zagadnianiem umysłu, to jest to, że mechanicyści moim zdaniem sobie nie radzą z wykazywaniem racji mechanicyzmu, że wszystko jest, co prawda człowiek wymyśli, każdy problem, który rozwiązuje, może być rozwiązany w sposób mechaniczny, jak będzie odpowiedni algorytm i odpowiednie urządzenie, maszyna. Otóż no, pytam się, jaka maszyna wymyśliłaby zero? To był zupełnie nowy pomysł, jakiś fantastyczny, niesłychanie ważny dla, nie tylko dla matematyki, dla całej cywilizacji, prawda? Bez zera byśmy nie mieli algorytmów arytmetycznych, a bez tych algorytmów byśmy nie mogli liczyć tak naprawdę, poza liczeniem jakichś nawet niewielkich tam, prawda, przedziałach liczb skończonych. Więc skąd się to wzięło? No nie żaden mechanizm. Nie ma takiego algorytmu, który można by wskazać. Wprawdzie mechanicysta może powiedzieć, że jakiś nieznany algorytm, ale to jest kiepskie, prawda? Kiepska obrona się odwołuje do rzeczy nieznanych. Więc jedna linia obrony jest taka, że jest losowe. Losowe, no zgoda. Pomysły wiemy, czasem przychodzą do głowy jakby przypadkiem. Kartezu siedział sobie przy kominku, patrzył w ogień, dobrze, tak się mu się rozluźniło, tak mu było jakby przyjemnie. On był oficerem wojny 30-letniej. Na księdza tej kwaterze. I nagle przyszło do głowy, jak połączyć, prawda, arytmetykę z geometrią, algebrę z geometrią, geometria analityczna. Pierwszy krok w kierunku materialis universalis, prawda, taka uniwersalna tej metody. No dobrze, przypadkiem, to, no nie on o tym myślał, ale to nie w tym rzecz. Potem Katerzy poszedł spać i pewnie mi się przyśniły różne rzeczy, jak zwykle bezsensowne nam się śnią i co z tego. I Katerzy dobrze wiedział, że to, co miało wejść, to jest bez sensu, losowe, bez sensu. A to, co odkrycie geometrii analitycznej, może i losowe, ale z sensem. Dlatego są te kryteria. No dobrze, to na to mechanicyści mówią, dobrze, to idźmy do kolegi Darwina po pomoc. Mechanizm adaptacji, prawda? Rozwiązania niedobre się eliminuje, bo to jest ewolucja niedobra. Na przykład niedźwiedź, który żyje w śniegach, jest koloru brunatnego, no to go zjedzą, czy myśliwi go szybciej zauważyły, polują. Więc to jest kryterium selekcji. No dobrze, ale to dotyczy cech biologicznych, prawda? Jest jakieś środowisko, bez tego abstrakcyjne, czy intelektualne, nie fizyczne, nie przyrodnicze, które dostarcza tych kryteriów, że zero to jest dobry pomysł, prawda? A alternatywne rozwiązania są gorsze. Znowu sprawa losowości. John Barrow, taki wybitny bardzo fizyk i autor mnóstwa ciekawych, popularnych książek, pisze, że to zero to Hindusi wymyślili, nie wymyślili mądrzy Grecy, a nie praktyczni Rzymianie, chociaż to bardzo praktyczne, ani Babilończycy, chociaż byli też bardzo dobrzy, tylko Hindusi, albo ich pasjonowała nicość z powodów religijnych, mistycznych. No dobrze, to jest jakieś wyjaśnienie, pewne psychologiczne genezy, ale nie, no, że może jakiś mechanizm psychiczny, który tam ich, prawda, uspasabiał. Dobrze, ale dlaczego to zero się przyjęło? No to jakieś kryteria musiały być takie, które były spoza tych wyjaśnień psychologicznych, tylko pewne obiektywne kryteria. Więc ta losowość na pewno nie wyjaśnia wszystkiego i dlatego nie widzę innego sposobu, jak uznać, że jest jakiś umysł, który potrafi coś, czego nie potrafi maszyna. To jeden z przykładów oczywiście, na każdym kroku to mamy. No właśnie Gödel wykazał to w sposób taki ogólny. Do książki pana profesora Jacka Jadeckiego, Jak studiować filozofię, napisał pan profesor zakończenie pod znamiennym tytułem Baśń o internecie. Morałem tej baśni są następujące słowa. Aby zabłysła wielka myśl filozoficzna, musi wiele silnych umysłów ścierać się nieustannie ze sobą, wzajem, jak krzemienie pocierane dla uzyskania iskry. Tak było na ateńskiej Agorze, tak w średniowiecznej Sorbonie. Internet stwarza szansę, by rozległy świat, w którym się filozofuje w niezliczonych miejscach pięciu kontynentów, znów zamienić w jedną agorę. To były słowa napisane 20 lat temu. Czy internet spełnił te marzenia pana profesora, te nadzieje? Spełnił, oczywiście. Na przykład ostatnio chciałem się państwu przedstawić, co zrobiłem w korespondencji ostatniej, jako platonik pragmatyczny. No ale takie zestawienie słów jest dość szokujące dla przeciętnego filozofa. Platonik i pragmatyczny. Platonizm
uważa, że jest jakieś poznanie intuicyjne prawd wiecznych, niezmiennych i ono jest absolutne, ostateczne, a ten pragmatyzm jest fallibilizmem, że każde prawda zdanie może być odwołane w obliczu nowej oczywistości. Jak to pogodzić? No ale przede wszystkim jak to włączyć w pewien już obieg. Sprawdziłem w internecie, czy istnieje takie zestawienie. Znalazłem jeden jedyny artykuł, ale kapitalny. Nigdy bym na to nie wpadł, gdyby nie internet, no i nie potrzeba spowodowana naszą tą imprezą, naszym przedsięwzięciem. Mianowicie, czy da się pogodzić platonizm z pragmatyzmem? I tu się dowiedziałem, że nie tylko Quine i Gödel, jak ja sądziłem, ale także Russell i Putnam, to są właśnie zdaniem tego autora tacy platonicy pragmatyczni. No proszę bardzo. Nawet na agorze ateńskiej bym nie miał szansy takiego autora spotkać zaraz, bo może on by żył gdzieś w Babilonii, a może w Egipcie. A tutaj, proszę bardzo, znalazłem od razu. I tak parę książek znalazłem z miejsca, gdzie chciałem coś sprawdzić. Także to, ta baśń się sprawdza. No, wiadomo, są problemy. Przez tę szaloną wielość informacji, jak jest wielość, to można wszystko znaleźć, ale teraz jak szukać, jak znaleźć, to nie jest wcale proste. I tu to jest problem coraz bardziej skomplikowany tych metod. Już Google robi co może, żeby nam ułatwić, ale każdy może musi jakieś swoje metody wypracować tego. No na przykład, co ja robię, żeby moje teksty były widoczne w Google. Trzeba zatytułować tak, żeby to były rzadkie słowa. Jak często, to będzie dużo innych, mądrzejszych ode mnie, albo bardziej poczytnych, którzy tych słów użyli. Dlatego study still logic, grammar and rhetoric jest dobre. Nie ma konkurencji prawie. Po logic już dalej nie ma tego ciągu. Calculemus jest dobry, jest konkurencja, ale nie groźna, prawda? Jeden taki, jaki się nazywa i zaraz, jeżeli nawet jesteśmy pierwsi, to jesteśmy drudzy. I to jest jeden z sekretów, prawda, nawiązywania kontaktu, żeby być zauważonym, no a potem trzeba też umieć po różnych słowach szukać. Jedną z pierwszych monografii pana profesora jest książka Podstawy logicznej teorii przekonań. Rozpoczyna ją pan profesor w następujący sposób. Fakt, że ludzie mają przekonania, a zwłaszcza przekonania, których są niezbicie pewni, wydał mi się zawsze zagadkowy. Zagadka brała się stąd, że nosząc się z ideą poznania jako zgadywania, jako pewnego rodzaju hazardu, miałem zarazem zaufanie do rozumności bliźnich. A jeśli poznanie istotnie jest hazardem, to nikomu rozumnemu nie przystoi pewność, zwłaszcza w odniesieniu do spraw ostatecznych, które są przedmiotem różnych światopoglądów. Jaką rolę, zdaniem pana profesora, powinna pełnić dyskusja i argumentacja jako najbardziej pożądane społecznie narzędzie racjonalnej zmiany przekonań? Dziękuję za taki obszerny cytat, no ale to kłopot, bo tam jest parę spraw. Najpierw się muszę trochę zdystansować od tego. Tu widzę dwa błędy niedopowiedzenia w tym, które chciałbym naprawić przy tej znakomitej właśnie okazji. Jeden to jest ten, że pewność to nie jest żaden termin jednoznaczny. I co najmniej dwa jego znaczenia trzeba tu odróżnić. Pewność jako stan ostatecznej przekonania najsilniejszego, najmocniejszej asercji. Jeżeli to będzie na skali prawdopodobieństwa od 0 do 1, to będzie 1. Drugi myślenie pewność. Pewność jest stopniowalna. Prawda? Znalazłem u Majdykiewicza takie zdanie w logice pragmatycznej, więc to najlepszy autorytet dobrego używania słów z rozmysłem i jasnego, że jakaś hipoteza jest bardziej pewna od innej, jeżeli tamto i tamto. Więc to jest to stopniowalne. I teraz, ale to stopniowalne jest takie, że tu jest taki pewien bardzo swoisty indywidualizm właściwie pragmatystom, na przykład Peirce'owi, że jest u każdego inaczej. W moim systemie przekonań jakieś przekonania mają stopień najwyższy, nie jedynkowy, ale najwyższy względem innych. To ten nazwę pewnymi, w sensie nawet bezwzględnym, bo one są, to jest stopniowalne, ale najwyższy, ten górny kraniec, prawda, górny kres tego szeregu można uznać za pewność. Więc trzeci rodzaj pewności to jest taki, kiedy się nie tylko coś uważa za najpewniejsze z własnych przekonań, ale nieodwołalne, że nie może być inaczej. Nie ma takiej oczywistości, nie ma takich faktów, które mogą zakwestionować to zdanie. Jeżeli się zdarzą takie fakty, to te fakty są źle interpretowane, no, czy oczywistość jest myląca, tamta inna, tak być musi. I tylko taka mnie dziwi, że taka się ludziom przydarza rozumnym. Ale tu drugie uzupełnienie, trzeba powiedzieć skądinąd rozumnym. Bo znam ludzi osobiście,
którzy byli bardzo rozumni, ale nie pod tym względem. I tutaj pozwolę zacytować, bo trochę się zbliżamy do drugiej części odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jako drogo doszedłem do studiów filozoficznych? To jest droga przez teologię. I tu Państwo już nie zdziwi, jak powiem, że w stronę kardynała Wyszyńskiego, którego osobiście znałem, rozmawiałem z nim i jemu właśnie zawdzięczam nawet pójścia na studia. Ale to, do tego może jeszcze wrócimy. Natomiast teraz, jak jego postać to dobrze ilustruje zagadnienie? Otóż on był moim zdaniem niezwykle rozsądny w pewnych politycznych sprawach. List do biskupów niemieckich to był szczyt, no, może nie jego pomysł akurat, pomysł wyszedł skądinąd, ale on to zaakceptował, a swoim, bez niego by to nie doszło do skutku, więc docenił to. Też różne inne bym wspominał, ale to już należy do historii PRL-u, prawda, jego posunięcia w tamtym czasie. Dobrze, ale z kolei moim zdaniem był tak nierozumny, prawda, nierozsądny, że w pewnym sensie no właśnie niszczył katolicyzm otwarty, ten ze znaku, z więzi, z Tygodnika Powszechnego. I to zaszkodziło polskiemu katolicyzmowi. To dzisiaj widzimy skutki tego. Także tam trzeba powiedzieć, skądinąd rozumni, bo to, że są nierozumni w tym względzie, który mnie zadziwia, to wcale nie znaczy, że znaczy, że nie chcą uważać, że pewne przekonania są nieodwołalne, to nie znaczy, że nie są rozumni pod innym względem. Czy rozróżnienie porządku rozumu i porządku wiary pełniłoby tutaj jakąś funkcję eksplikacyjną? Nie tyle eksplikacyjną, co zaciemniającą, ale to dobrze, bo to właśnie coś pomoże. Otóż tu mogę wrócić do pierwszej części pytania, co mnie doprowadziło do studiów. To było tak, to też wracam do ważnego elementu biografii, ale który wyjaśnię te parę spraw naraz, bo i to pierwsze pana pytanie, jak doszło do studiów filozoficznych, nie w wyniku moich zainteresowań, bo to było oczywiste, ale nie zawsze się je da zrealizować. Dlaczego się dały, jak to było? To jest jedno. A drugie właśnie sprawa owej pewności. Gdzie ja spotkałem tych ludzi, którzy byli moim zdaniem tak, którzy mnie zadziwili tą nierozumnością, że uważają, że jakieś zdania są nieodwołalne. Znam ich nazwiska, do dzisiaj pamiętam i całe te zdarzenia. Ale skąd to się mogło w ogóle wziąć? Otóż przeżywszy powstanie warszawskie, likwidację getta, która była gdzieś blisko, mieszkaliśmy tuż przy murach getta, no człowiek wyszedł z tego jakoś bardzo, będzie poturbowany, no coś chyba tego słowa można użyć psychicznie. Jakoś by się chciało zaradzić złu tego świata, które się obserwowało z takim właśnie natężeniem. Akurat nie osobiście, moja rodzina była wyjątkowo mało dotknięta przez te wszystkie klęski, no, ale to nie znaczy, że się nie widziało tego naokoło i to nie było porażające, więc to jakaś taka wola włączenia się w naprawianie świata. Ale przecież wiadomo, że pojedynczy mały Markiszewski świata nie naprawi. No co trzeba zrobić? Włączyć się w instytucję, która ma taką wolę, ma taką misję, a zarazem ma szansę jakiegoś oporu wobec tego zła, które przyszło następnego po wojnie, komunistycznego. Ja znalazłem takim sposobem, będzie włączyć się w Kościół, czyli stać się osobą duchowną. No i tak znalazłem się w seminarium duchownym, które było połączone z Wydziałem Teologicznym. Dlatego mogę mówić o studiach teologicznych, które ukończyłem absolutorium i tam zdobyłem dobry kurs filozofii także. Właśnie tam profesor Iwanicki wykładał między innymi logikę i bardzo mnie już wtedy do niej zachęcał. Także to, jak się dostałem na seminarium, no, jak miałem tak dobre wyniki w nauce i jakoś tak doceniono moje też działania społeczne, właśnie te gazetki, programy rozrywkowe w seminarium, to było zupełną nowością, że jak się zwróciło uwagę i jako pierwszy w ogóle po wojnie zostałem wysłany na studia na koszt diecezji, więc to tutaj tak mnie by studia filozoficzne interesowały, ale sam bym może na nie poszedł, bo z kolei myślałem zbyt konkretnie, rodzice byli tacy konkretni, no może tłumaczem być, jak się nie może być inżynierem, to przynajmniej tłumaczyć, na tym zarabiać, prawnikiem, no ale filozofem, no ale tak się to stało. No i się dobrze stało w rezultacie, no i dzięki temu teraz pięć lat studiów na KUL odbyłem, jak sądzę, z wielkim pożytkiem. No ale teraz wyszedłem z tych studiów i teraz ja się czułem odpowiedzialny. Ja przedtem wierzyłem trochę na zaufanie do biskupa, do profesorów teologii bardzo wybitnych. No co młody człowiek może zrobić? Musi od czegoś zacząć zaufać. Ale teraz ja byłem odpowiedzialny. Jak mnie student zapytał, na przykład o szpasterstwie akademickim, czy jakąś trudność. Bo wiesz, ja mam podobną trudność, ale wiesz, ja zaufałem księdzu prymasowi, to idź do niego, niech on ci to wytłumaczy. No, to nie było wyjście. Poczułem się odpowiedzialny za jakieś takie
pokazania wiary w świetle jako czegoś otwartego i racjonalnego. I zacząłem serię publikacji, które się spotkały z dużym uznaniem przez redakcję Więzi i Znaku i mnie zachęcali do publikacji. Co więcej, bardzo mnie ucieszyło, że ojciec Bocheński przysłał pocztówkę do Znaku, drukujcie tak dalej. No to mnie jeszcze umocniło i dalej się rozpędziło. Napisałem kilkanaście takich esejów o racjonalności światopoglądu, światopogląd z przyszłością, to miał być światopogląd tomistyczny, ale taki właśnie katolicki, ale taki odnowiony właśnie, otwarty, to miał być z przyszłością. Co mi złośliwie odpowiedziano w argumentach artykułem, światopogląd z przeszłością. To wystarczyło zmienić, żeby była replika. Dogmaty i dogmatyzm, coś takiego, to było modne odróżnienie w polityce wtedy. Dogmaty, owszem, muszą być jakieś, ale dogmaty w marksizmie, w socjalizmie, ale dogmatyzm już nie. Taka sztywność. Świetny tytuł, Wiara kontra fideizm, który mi podsunął człowiek bardzo zasłużony dla Polski, chociaż teraz już w zapomnieniu, Stefan Wilkanowicz, który ułożył preambułę do Konstytucji Polskiej, tej trzeciej RP, tej obecnie tak bardzo narażonej, że będzie zagubiona. Właśnie. I on miał świetny pomysł, wiara kontra fideizm, doskonale. A poza tym jeszcze miałem duży oddźwięk, jak to się mówi, feedback teraz, takie, bo wygłaszałem to u świętej Anny takie wykłady raz na miesiąc i bardzo się cieszyłem dużym takim powodzeniem, więc to mnie jeszcze umacniało, żeby to robić. W sensie nabierałem rozpędu i nagle stop. Okazały się artykuły, które kwestionowały dwie moje tezy, że wiara może być w czyimś przekonaniu tylko prawdopodobna, a będzie wiarą, ale jest krytyczny i wie, że nie wszystko do końca zbadano, nie wiadomo, co się dalej okaże. I że jeżeli się nie jest wierzącym w ogóle, to nie musi być grzechem, bo ktoś ma akurat taką, chciałby nawet może wierzyć, ale no nie ma takie dane, czy takie usposobienia, czy takie wymagania metodologiczne, prawda, że nie może uwierzyć. Okazało się, że dwa poglądy są heretyckie. Nie wolno, głosić ich nie wolno. Państwo to może zdziwi, bo żyjecie w czasie posoborowym. Ale wtedy to było absolutne. Poszedłem, nie dawałem za wygraną, poszedłem do jednego z autorów, takiego księdza Skrzydlaka, jezuity, który się bardzo zdziwił, po pierwsze, że ja nie napadam, bo się wydawało, że jak ktoś tak wiarę kwestionuje, tak nie do końca, prawda, ją tutaj chce głosić, to musi być agresywne, ja do niego bardzo uprzejmie, bez agresji do jego poglądów, a po drugie mówię, dlaczego ja tak się przejmuję, tak uważam, tak zwalczał pogląd, że jak niewierzący będzie w piekle, bo jak ja jestem niewierzący, mówi do mnie, jak jesteś niewierzący, no to nie wierzę, że będziesz w piekle, dlatego ciebie tak to obchodzi. Zupełnie nie pojął tego, że mnie chodzi o honor katolicyzmu, prawda? Żeby się głupotami się ludziom nie narażać, czy jakąś taką nieludzką doktrynę się ludziom narażać. No więc w rezultacie co się stało? Redakcja Znaku, która była zależna od episkopatu, z Więzi nie, oni są byli niezależni, ale Znaku tak, mieli asystenta kościelnego i byli pod opieką kurii, uznała, że tak nie można, nie ma tutaj zgody wśród teologów, to trzeba to jakoś rozwiązać. Takie posiedzenie zwołali, pani Hanna Malewska, była to piękna, wybitna postać, była redaktorem wtedy Znaku, zwołała, przybyli niektórzy moi polemiści, no i tak odbyliśmy naradę, w wyniku której się okazało, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu i uldze, że nigdy w życiu nie byłem wierzący, od dzieciństwa nawet. Bardzo dziwna przygoda umysłowa, prawda? Dlaczego? No bo ja mówię, jaka jest moja wiara? No ja na zasadzie autorytetu księdza Eugeniusza Kwiatkowskiego, który uczył nas, prawda, egzegezy Pisma Świętego. I z tej egzegezy wyciągał, że naprawdę Chrystus był Bogiem, no bo takie tam argumenty psychologiczne. No to ja po pierwsze wierzę tej Ewangelii, no, chociaż mogli tam się autorzy mylić, no ale wierzę, no niech będzie. I księdzu profesorowi Kwiatkowskiemu, bo przecież na tym nie znam. No to dobrze, ale to nie jest wiara absolutna. A może się okaże, że ktoś ma argumenty inne i kiedy się poznam. Nie, to nie jest wiara wtedy. Wiara jest taka nieodwołalna, to jest jedno. Jeden z moich dyskutantów się zastanawiał, czy dziecko pięcioletnie nie pójdzie do piekła, jeżeli pacierza nie odmówi. Bo to jest dla mnie jakiś przejaw buntu przeciwko wierze. No więc z taką diagnozą wyszedłem bardzo zdumiona. Później wieczorem z takiego Znaku, wspaniałej sali Znaku, obwieszonej portretami biskupów krakowskich z paru stuleci, wyszedłem już z inną świadomością niż wchodziło do tej sali. No więc tak, ale ciąg dalszy. No i teraz Państwo wiecie, dlaczego właśnie moje zdziwienie. Skąd są tacy ludzie, którzy uważają, że wiara musi być czymś tak absolutnym, że się nie bierze pod uwagę możliwości zmiany, a po drugie, że jeżeli się nie ma takiej wiary, to jest człowiekiem złym, grzesznym. To jest moralny błąd.
Zaraz powiem, co było dalej, ale teraz nawiążę do soboru, bo to się, dlaczego ja już nigdy nie będę wierzący w nieomylność Kościoła, bo się okazało, że lepiej wiedziałem niż sobór. Bo później sobór te zaakceptował, że niewierzący nie musi, to może być człowiek dobrej woli, dobrej wiary. Pięknie nasza konstytucja właśnie przez Wilkanowicza projektowana w preambule to ujmuje, że Polska jest prawda, krajem ludzi wierzących po chrześcijańsku i innych, którzy uznają inne wartości humanistyczne. To było nie do pomyślenia przed soborem, żeby tak chrześcijanin powiedział, nie narażając się na reprymendę ze strony hierarchii. Więc pani mnie, profesor mnie pytała, czy to jak się w czymś tam człowiek nie zgadza, to powód, żeby zupełnie od wiary odchodzić. No nie, istotne jest to. Kościół jest, doktryna Kościoła jest pięknie skonstruowana. Wystarczy jeden tylko rzecz. Nieomylność papieża uchwalona sto kilkadziesiąt lat temu. Jak się tego nie uznaje, to się nic nie uznaje. Prawda? Można uznawać coś na innej zasadzie. Zgadza się z papieżem w tym, prawda? I się zgadzam z papieżem w różnych sprawach. Ale nie dlatego, że papież to mówi. Więc wobec tego, jeżeli chciałbym kierować mam się swoim rozumem, no to nie mogę być wobec tego wierzący w sensie kościelnym. Choćbym nawet w jakichś tam punktach z czasem się przekonał ku swojej radości o nieśmiertelności duszy i wierzył w to razem z innymi, z chrześcijanami. Także to zdziwienie się, i ta książka się brała właśnie z tamtych polemik. Ale tylko jeszcze koniec tego, dostałem zakaz publikacji w pismach, więc to osobiście z autografem księdza prymasa, więc to też uważałem za... Nie czułem się aż tak zaszczycony jak Galileusz albo Giordano Bruno, ale w każdym razie trochę tak na szarym szeregu tego, na samym końcu tego szeregu się znalazłem, co napełniało mnie dużo dumą, ale oczywiście było wielkim problemem życiowym wtedy, co dalej robić. A bo wtedy miałem funkcję bardzo nie byle jako drugiego zastępcy rektora w seminarium duchownym. Jest to bardzo dziwne, żeby w tym wieku zostać. Takie mieli do mnie zaufanie. Nawet zaufanie zawiodłem, więc to była bardzo przykra sprawa życiowa wtedy. No ale życiowa się rozwiązała właśnie dzięki Ajdykiewiczowi Grzegorczykowi. To był czas, kiedy akurat Ajdykiewicz potrzebował asystenta. No więc ja powiedziałem sprawę w ten sposób, że ja rezygnuję ze swojej funkcji. Na razie tylko tyle. Ze swojej funkcji, bo to nie nadaje się do tej funkcji, prawda, być wychowawcą kleru z takimi poglądami, z takimi zakazami nawet pisania w pismach. To jak ja mam ich uczyć, jak co innego mówić niż piszę. Więc to zostało przyjęte za jakiś czas, jak w ogóle się, taki był aksamitny rozwój, to się zakończyło wreszcie tym, że jak się dowiedziałem, że umarł kardynał od świętego oficjum, czyli inkwizycji dawnej, który był taki strasznie rygorystyczny i nie był, napisałem do nowego kardynała i ci dali mi bardzo piękne zwolnienie ze wszystkich obowiązków, funkcji i tak dalej. Więc to się tak bardzo ładnie zakończyło i dzięki temu potem miałem dobre kontakty ze środowiskami katolickimi, z księdzem Hellerem na przykład, z biskupem Życińskim. Bo to było takie wszystko... A propos dyskusji właśnie, to pan doktor ciągle o to pyta. Otóż w argumentach, które napisałem w liście do Stolicy Apostolskiej, była taka konstrukcja. Myślę, że ona może przeważyła na rzecz pozytywnej decyzji. Że żyję w kraju komunistycznym, gdzie Kościół jest atakowany. I teraz w tym kraju są różne kręgi ludzi w stosunku do Kościoła. Ściśle wierzący, sympatycy Kościoła, którzy są za Kościołem, dlatego że jest w opozycji do komunizmu. I ja jestem więc jest takie centrum i peryferia. Jestem na peryferiach de facto tego Kościoła. Nie jestem po przeciwnej stronie. Ale jeśli ja będę przez Kościół uznany za właśnie tego grzesznika, który wystąpił, który zdradził Kościół, to mnie siłą faktu zaliczą, że jestem poza tym, nawet poza peryferiami. To jak szaf nie chciał zobaczyć w tym obozie przeciwnym. I to jest niekorzystne społecznie, niekorzystne dla Kościoła, niekorzystne dla Polski. Ja dlatego proszę, żeby mnie potraktowano jako swojego człowieka, ale człowieka z peryferii. I tak to zostało jakoś chyba przyjęte i zrozumiane. To była taka, panie doktorze, konstrukcja pojęciowa. Nowe słowo po prostu, peryferia. Dla określenia pewnego, trochę może przez Quine'a inspirowane tym jego obrazem pola wiedzy, ale w każdym razie zastosowane do takiego celu. Być może to podziałało. To byłby wynalazek pojęciowy, który wystąpił w argumentacji, która by nie była taka, gdyby nie było tego wynalazku i może nie byłaby wtedy skuteczna. Sformułowany przez pana profesora ideał racjonalnej dyskusji i racjonalnej argumentacji na pewno odgrywał dużą rolę w postulowanym przez pana profesora nauczaniu logiki na różnych kierunkach studiów. Jaką rolę widzi pan profesor w nauczaniu logiki, dla kształtowania tego ideału dyskusji? Widzę dużą rolę, ale z drugiej strony widzę, że ona zupełnie nie jest realizowana i że bardzo trudno jest zrealizować, dlatego że to trzeba ćwiczyć na przykładach. To się nie da tak teoretycznie powiedzieć, prawda?
trzeba dyskusję przeprowadzać na tym materiale empirycznym, który się stworzy jakby laboratoryjnie, robić analizy, to by wymagało czegoś innego niż godzina wykładu przez jeden semestr, prawda, i godzina sobie ćwiczeń. To się nie da. Więc logika jest w zasadzie pomocna, ale pod warunkiem, że ma się odpowiedni zasób czasu, odpowiednią osobowość oczywiście wykładowcy i odpowiednio przemyślany program do tego z takimi materiałami. Także teoretycznie to jest to możliwe i pożądane, ale praktycznie bardzo trudne. Proszę mi wybaczyć śmiałość, ale nazwałabym pana profesora uśmiechniętym filozofem. Powiedziałabym, że jest pan profesor w naszym środowisku no, najbardziej pogodną osobą, jaką w każdym razie ja miałam okazję spotkać. Chciałam zapytać, jak to jest? Przecież przeżył pan profesor tyle okropności, II wojnę światową, o których pan przed chwilą wspominał, niełatwe czasy stalinizmu, a mimo to zachował pan profesor taką pogodę ducha. Co by pan profesor radził robić tym, których ogarnia czasami zwątpienie, smutek, niekiedy rozpacz w tym świecie, w którym jest tyle zła? Myślę, że pani profesor niesłusznie mnie wyróżnia, mówiąc, że ja przeżywszy tyle okropności, jakie zachowałem, bo wielu ludzi to przeżyło i się jakoś pozbierało. Na przykład właśnie wspomniany przeze mnie Wiesław Chrzanowski, był człowiekiem bardzo pogodnym, lubiącym żartować, a przeżył więcej niż ja. Był w Powstaniu Warszawskim walczącym żołnierzem, przeżył 7 lat więzienia komunistycznego. To nie przeszkodziło. No, mnóstwo ludzi, których znam z wojny, moich rówieśników, nie ma takiej, prawda, jakiejś blizny nieuleczalnej. Także to nie byłoby powodem, sobie człowiek jakoś z tym radzi. No, ja próbowałem sobie właśnie, jak już opowiadałem państwu tutaj bardzo osobiście takie rzeczy, no właśnie, że z tym złem świata się będzie walczyć w ramach Kościoła, który ma największe, jakby największą wolę i szansę do tego. No teraz i tych woli i szansy się akurat nie widzi, ale tak mi się wtedy to wydawało. I to była taka próba czynnego zaradzenia. Jak się już jakoś człowiek aktywny działa, to już wtedy mniej mu to ciąży, prawda, że coś się to może zrobić. A teraz to mnie pomaga teoretycznie, bo to jest kwestia dużego stopniu hormonów, powiem sobie szczerze, nie tylko poglądów i światopoglądu. Ale co mnie pomaga, to właśnie taka wiara w ewolucję cywilizacyjną, że prawdzie ten świat nie jest najlepszym ze znanych nam z możliwych światów, broń Boże, broń Boże myśleć przed takimi nierozsądnymi poglądami, tak myśleć, ale jest może najlepszym z możliwych, niezależnie od tego, czy go stworzył Pan Bóg, czy inaczej powstał, w tym sensie, że się rozwija, że przynajmniej w jakim przedziale czasowym ewolucja jednak postępuje w kierunku nie tylko postępu nauki, poznania świata, możliwości opanowania tego świata, ale także w kierunku moralnym. No, oświecenie było dla mnie, według mnie, takim przełomem tutaj. Więc to wątłe to jest takie może pociecha, bo jak słońce zgaśnie, to i tak ta ewolucja się pewnie skończy. No ale w każdym razie jakoś pomaga i realnie żyć, bo mam poczucie, że uczestniczę w tym. No to wtedy już jakoś jest lżej. Tak. W czasie komunizmu miałem poczucie uczestniczenia, chociaż nie byłem w opozycji, ale to jest, ci co są, to dali dobry przykład skuteczności tego, także takiej opozycji, która traktowała represję, bo wewnętrznej opozycji to oczywiście jak najbardziej. Ale właśnie to, co to pan doktor wspomina, to konstruowanie zakładu logiki, konstruowanie, prawda, pisma, tworzenie środowiska, wszystko uważałem za działania na rzecz cywilizacji, a przeciwko systemowi antycywilizacyjnemu, jakim był komunizm. Tak się udawało w Polsce różnymi drogami tworzyć takie oazy pewnego dobra intelektualnego i moralnego, którego system nie niósł i nawet gotów był chciał je niszczyć. Więc co do pogody, to to też nie jest miarodajne, bo jak się człowiek jak się spotyka z ludźmi miłymi, no to wtedy oczywiście jest pogodny, sympatyczny, a z innymi ludźmi będzie inny, a w samotności jeszcze inny. Także nikt się nie daje poznać całkowicie od tej strony. W każdym razie bardzo dziękuję za takie spostrzeżenie, bo że nawet czasem bywam pogodny i tak to podbieranie, to jest bardzo, bardzo miłe. Jest pan profesor w każdym razie pogodny na tym najczęściej reprodukowanym portrecie pana profesora, który właśnie chyba jest portretem salzburskim. Tak, ja go tak dobrze wspominam, dlatego że
To zdjęcie zrobiłem w zakładzie fotograficznym, jak się udawałem do Szwajcarii i potrzebna mi była wiza szwajcarska. A ten zaproszenie też było bardzo miłe, bo to profesor Künk mnie zaprosił z odczytem na takie ekskluzywne posiedzenie szwajcarskich filozofów o obiektywności w nauce, więc jechałem tam dużo na ramieniu, bo miałem mówić po niemiecku, ale z drugiej strony poczułem się, i tu w Salzburg, tu prawda, Fryburg, to takie było wszystko przyjemne, no więc na zdjęciu tak to by wyszło. No cóż, serdecznie dziękujemy panu profesorowi. Naprawdę był to dla nas ogromny zaszczyt, żeby móc przeprowadzić tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Przepraszam za pewną chaotyczność, bo biorę się z tego, że mam za dużo ciśnie się chęci rzeczy, które miałoby się chęć powiedzieć, ale no muszę powiedzieć, że to przygotowanie tej dyskusji z państwem, które tak cierpliwie znosiliście zalew mojej bibuły, no to bardzo mi wiele dało. Sporo rzeczy nowych zrozumiałem dzięki temu. Myślę, że nam również dowiedzieliśmy się bardzo wielu nowych rzeczy i pewne wątki, które no przynajmniej mi wydawały się takie już zrozumiałe. Dopiero więcej nowego kontekstu, nowych informacji tutaj doszło, więc serdecznie dziękujemy. No to ja jeszcze raz dziękuję.